Dobry wieczór. Żeby tak zacząć, to chciałbym no, do takich konkluzji, które są niby oczywiste, ale ciągle o nich zapominamy. No, to oczywiste, że coraz więcej nas jest na świecie, ale też to poczucie, że jest więcej artystów niż widzów, no, jest powszechne i każdy z was to odczuwa. Jak skończycie swoje utwory, jakieś filmy i szukacie kogoś, że przyszedł na projekcję, to no, ktoś się zawsze wykręca, bo nie ma czasu. Mówiąc paradoksalnie, jest czasem łatwiej coś wyprodukować, niż to sprzedać. Ja o marketingu nie będę wiele mówił, choć powinno się mówić bardzo dużo, bo wczoraj była w takiej pigułce, w takim skrócie dawka tej wiedzy, która powinna nam zawsze towarzyszyć. Nie będę do tego wracał, ale powinniśmy mieć świadomość tego, o czym tu pisze, gdzie spadł Black Hole Down, i to nie chodzi o film Ridleya Scotta, tylko miejsce, gdzieśmy kręcili ten film. I tam obok, to była najbiedniejsza część Rabatu, Sale, czyli powiedzmy Praga w Warszawie. Oczywiście nic wspólnego z Pragą nie miałem, bo tam są same slumsy, bez kanalizacji. No potworne, malutkie lepianki, korytarze, znaczy jakby ulice, to nie za ulicą, są korytarze, są tak wąskie, że czasem trzeba bokiem się przeciskać. I w każdej lepiance jest jedna rzecz, która zdumiewa, mianowicie w każdej z nich jest telewizor. Nie ma kanalizacji, nie ma wody, śpią na ziemi, ale telewizor jest wszędzie i to ten obraz mi towarzyszy, bo wiem, że w jakiejś mierze można tutaj poszukiwać źródeł terroryzmu, ale też to, co każdy z nas powinien mieć przed oczami, wiedząc, jak robimy ten film, to jest potencjalnie to niebywałe narzędzie, ale przy tej olbrzymiej ilości rzeczy, które powstają na świecie, szaje się trudno przebić, szczególnie się przebić z krajów, no i tu mówię z pełną świadomością, no bo na mapie kina światowego Polska jest krajem egzotycznym, nie jest żadnym. Myśmy byli w latach 80., przynajmniej mówiąc o kinie artystycznym, traktowani poważniej w Europie, na pewno nie w Ameryce, bo tak naprawdę nie ma takiego monopolu na świecie w żadnej innej dziedzinie, gospodarki, jak w wypadku filmu i rozrywki. 90% rynku światowego należy do filmów studyjnych i w tym sensie przebijanie się z naszą kulturą, z naszymi problemami jest poczwórnie trudne, bo my przez to, że oglądaliśmy tysiące filmów w życiu, urodziliśmy się nie tylko w naszym własnym kraju, ale urodziliśmy się w Stanach Zjednoczonych. Bo to jest pewnego typu wiedza, która jest bazą sukcesu tych filmów. Góral, jak wyjeżdża z Nowego Targu do Chicago, to po piciu dwóch kielichów czuje się u siebie w domu, bo on zna tych policjantów, zna te wieżowce. Aż tam języka nie zna, to nie ma żadnego znaczenia, pomacha ręką i jakoś tam się dogada. Na pewno w ciągu 5-10 minut trafi na jakiegoś Polaka. No i w tym sensie artystów więcej niż widzów, my musimy pamiętać o tym, że z biegiem czasu to wszystko, co się coraz otacza, powoduje jakby pewien odrych negatywny, czyli jest w tym permanentnym marketingowym polowaniu na widza. Pamiętam tą wczorajszą dyskusję, pewne pretensje, które mieliście wobec platformy, którą umieszcza wasze filmy. No bo oczywiście robicie coś, co chcecie, żeby zostało oglądane, chcecie, żeby na tym też zarabiać, bo to warunkuje waszą przyszłość pracy i, no i tak dalej, i tak dalej. Ja mówiąc szczerze, ile razy namawiam młodych ludzi na robienie jakichś projektów, to mówię o rzeczy, która jakby często jest zapominana. A wydaje mi się, że w strategii naszego myślenia bardzo by się przydało. Przed przystąpieniem do robienia filmu wyobraź sobie, że nikt na ten film nie czeka i że widz tak naprawdę cię nienawidzi. On cię nienawidzi, on nie chce oglądać nowych filmów. On ma tyle filmów już zrobionych na świecie, uznanych, zareklamowanych, że jakiś film młodego człowieka z Polski jest dla niego kompletnie nieatrakcyjny.
To jest pancerz niechęci. Musimy mieć tą świadomość, robiąc nasze projekty. A problem, który mamy i o tym chcemy rozmawiać, to jest bardzo prosty, że tych środków, a niestety tym się różnimy od innych dziedzin sztuki, na zrobienie naszych filmów jest coraz mniej. No po prostu te sprawy się dramatycznie kurczą, a w Polsce no, będzie coraz trudniej, w związku no, z tym już nie chcę wracać do tej dyskusji, która się przetoczyła ostatnio. Ale na przykład znaleźć sponsora na polski film będzie bardzo trudno, bo nie będą widzieli powodu, żeby wspierać polski film przy tak zmasowanym czarnym PR-ze. Żeby w ogóle mówić na temat kina w Europie, bo tylko to mnie interesuje, bo tak naprawdę nie chodzi o polski film, tylko słuchajcie, nasza sytuacja jest identyczna jak młodego, no może nie identyczna jak młodego Niemca, bo tam potencjalnie jest więcej widzów, czyli większe szanse zwrotu, nawet na kino artystyczne, ale na pewno lepsza niż nasza sytuacja, niż takie kraje jak Finlandii czy Islandii. No, w Islandii jakby nawet cały naród poszedł do kina na jakiś film, to by nie zwrócił kosztów. Ja myślę, że dużo nakładowy film, to jakby nawet cały naród poszedł 4 razy do kina, to by też nie zwrócił kosztów produkcji tego filmu. No, czyli tam robienie filmów fabularnych, dużych, to jest po prostu wrzucanie pieniędzy, bo te filmy nie zdobędą żadnych. I myślę, że przed przystąpieniem do tej rozmowy na temat, co, jak my sobie możemy wyobrazić ten przyszły model produkcji, warto zastanowić się, co nas otacza. I ja to chcę spróbować, oprzeć o 4 punkty. 2 punkty, które są dynamiczne i 2 punkty, które są stałe w naszym pejzażu. Napisałem przed bitwą, może to takie zbytnio poetyckie czy plakatowe, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby tą bitwę wygrać i tą bitwę wygrać dla was, i warto się zastanowić, gdzie my jesteśmy. No więc są 2 punkty dynamiczne i to jest to, co się dzieje w kinie, to się zmienia. No, ja w moim ciągu mojego życia, urodziłem się tu niedaleko stąd, w Katowicach, w komunistycznym kraju. Jak zbliżałem się do szkoły filmowej, no to no jeszcze przed szkołą filmową, no to był neorealizm włoski, który był okresem, w którym reżyser był takim prawdziwym właścicielem filmu. Taki reżyser jak Visconti, no decydował o wszystkim. On był Bogiem, on był i producentem, i reżyserem, i robił wielkie filmy. I właśnie inny model nie istniał, istniał tylko i wyłącznie model kina reżyserskiego. I to jest sprawa dynamiczna. Zresztą tej historii powiem dalej. A druga zmiany to są oczywiście technologiczne. W tym samym okresie, kiedy od tego Viscontiego, czy od mojej szkoły filmowej, gdzie kamera była tak ciężka, że 2 osoby musiały ją wstawiać na statyw, świat się szalenie zmienił. No i mamy te 2 elementy, które powinniśmy zmieniać, a one są statyczne. To jest system, w jakim robimy filmu, i pewna teoria, która nam towarzyszy w Europie, teoria autorska. No i teraz wracam do tego historii mojego filmowego życia, ale ona dotyczy nas wszystkich. To kino neorealizmu polskiego to było kino reżyserów, które w związku z tym ciśnieniem kina studyjnego bardzo szybko zaczęło się zmieniać, bo niezależni twórcy, a w Europie no, były takie domy, no, pamiętam w okresie właśnie już szkoły filmowej, reżyserem bardzo znanym był François Truffaut, czy Fassbinder w Niemczech, i oni się bronili w ten sposób, że tworzyli takie kooperatywy producencko-reżyserskie. W Niemczech to się nazywało Film Verlag der Autoren, a grupa filmowców we Francji gromadziła się wokół takiego czasopisma KS Cinema. A w Polsce powstały słynne zespoły filmowe, które do tej pory w jakiś sposób pokutują, no ale to już jest cień tych zespołów, które wtedy były. Bo tak naprawdę wszystko się od tego czasu też zmieniło i my tak naprawdę jesteśmy w kinie korporacyjnym. Kinie, które ten sieć połączeń między studiami, dystrybutorami i ta autostrada, która jest w jednym kierunku, która powoduje, że my wszyscy jesteśmy płatnikami podatku, no za mocne słowo, ale jesteśmy podatnikami pewnego systemu, powoduje, że tych środków na nasze filmy jest coraz mniej. No i rewolucja technologiczna, no słuchajcie, no, to jest tak niebywale zabawne i to jest tak niewiarygodne, że my jako ludzie mamy taką bardzo głęboko wrodzoną wadę. My akceptujemy wszelkie nowości technologiczne pod warunkiem, że nasze przyzwyczajenia pozostają takie same, że się nic nie zmienia. Czyli my chcemy mieć nowe, ale wszystko, żeby było po staremu, bo nam się nie chce zmieniać.
No i teraz prawda takie absurdy, oczywiście posługuje się czymś, co jest w ogóle absurdalne, jakby abstrakcyjne z naszego punktu widzenia, ale tak naprawdę jest dobrym obrazkiem tego, bo na planie filmu amerykańskiego było kiedyś paręset ludzi i dalej jest paręset ludzi. Tylko że kiedyś te kamery były potwornie ciężkie, jak już mówiłem, czy na przykład dolka ważyła 1200 kg i żeby ją postawić na szyny, które są te szyny nie były, się składało na planie. Zresztą ja robiłem swój pierwszy amerykański film i dalej używali tych szyn składanych, absurdalnych kompletnie. To tą dolkę, żeby postawić na te szyny, potrzebne było paręnaście osób. Czyli to jest taki jaskrawy przykład tego, że no po prostu jest to absurd. No w Stanach, o czym no bardziej dokładnie będziemy mówić na samym końcu tego wystąpienia, różnica między gripami i oświetlaczami jest tak absurdalnie położona, że oświetlacz stawia lampę, ale już nie może postawić folii na tej lampie, bo folię się stawia na osobnym statywie, na osobnej ramie i to robi inny department, inny wydział. Mówi, robią to gripowcy. Czyli do jednej lampy, ja muszę po prostu rozmawiać z szefami dwóch tego. No jeszcze, bo to nie jest takie ważne. W każdym razie to nie tylko dotyczy filmu amerykańskiego, dotyczy każdego filmu, nie w taki sposób jaskrawy, łącznie z polskim. No i przy okazji tej wady, która nas dotyczy, jest lawina niewykorzystanych możliwości. My jakby nie zauważamy tej dynamiki i to powoduje, że pewne zawody tracą na wartości, na ważności, inne zawody profitują. Będę później w tej sekcji dotyczących zawodów film bardzo dokładnie o tym mówił, ale my jakby nagle zapominamy, że pewna władza, którą mieliśmy, czy pewien wpływ na robienie filmów, a tutaj na przykład takim jaskrawym przykładem jest zawód operatora, który mnie dotyczy, który kiedyś był szalenie ważny, nagle traci kompletnie na będę dokładnie mówił o tym później. I my jakby nie reagujemy odpowiednio w stosunku do narzędzi, które posiadamy, a jest to konieczne, bo inaczej no po prostu zginiemy. No i do tego jest coś, co nas różni bardzo wyraźnie od kina amerykańskiego. To jest system autorski. Cały system w Europie od szkolnictwa poprzez produkcję jest nastawiony na kino reżyserskie. Reżyser jest tym, tą podwaliną kina, jeżeli od wykształcenia w szkole filmowej poprzez system realizacji i potem poprzez system oceny, tym tytułem, tą wywieszką, która jest podwieszona na kino, to jest reżyser. Przecież tak naprawdę to jest praca zespołowa i to jest praca, która ja nie podważam w żadnym wypadku kina reżyserskiego, ale w Stanach Zjednoczonych nie ma żadnego kina reżyserskiego. Reżyser jest osobą wynajętą do filmu. Bardzo niewielu reżyserów, z wyjątkiem tych reżyserów, którzy są producentami jednocześnie, reżyser nie ma prawa do bardzo wielu rzeczy podstawowych, jak na przykład casting czy final cut. I to już świadczy o tym, że w pewnym sensie sukces tej kinotografii jest zbudowany na pewnym zrębie systemu kontroli, który nie jest dobry. Ja nie uważam, że akurat tam jest to dobrze zrobione. Choć niewątpliwie jest to kinografia najmocniejsza na świecie i osiąga temu wielkie sukcesy. Można by, analizując to z bliska, mówić o wielu wadach tego systemu. Natomiast niewątpliwie jest to inny, i to chciałbym podkreślić, system niż w Europie. Być może tutaj trzeba też upatrywać pewnej słabości kina europejskiego, który... No i ostatni punkt statyczny, i o tym będziemy najwięcej mówili, że tak naprawdę na ekranie produkt jest zawsze taki sam. Lepszy albo gorszy film. Ale sposób, w jaki w różnych krajach się te filmy realizuje, jest kompletnie inny. Słuchajcie, przez przypadek akurat ja się czuję jak paczka zaadresowana przez zwariowanego listonosza i mówiąc szczerze, z każdym filmem prawie ląduję w jakichś innych egzotycznych krajach. Czasem jest to kompletnie śmieszne, bo w tej chwili półtora miesiąca temu wróciliśmy z Ekwadoru, a ja tam 10 lat wcześniej robiłem filmy i właściwie poruszałem się na olbrzymim kraju, na tych siatce, dokładnie tych samych miejsc, w których przedtem robiłem Proof of Life. Te porównania, które wynikają z różnych systemów realizacji filmów, a one są bardzo różne, nikt nie studiuje, nikt się o tym nie zastanawia. Dlaczego w jednym kraju robią tak, a w innym robią tak? I co jest pozytywne, a co jest negatywne? A przecież to powinno być już na poziomie edukacji. Już powinniśmy na poziomie edukacji się zastanawiać, czy organizacji naszej produkcji, żeby wykorzystać te modele, które mu sprzyjają.
I teraz popatrzmy już konkretnie na produkcję, przejdźmy do tej takiej najważniejszej części. Jest takie bardzo proste prawo produkcyjne, numer jeden, które tutaj ponumerowałem te rzeczy. I chciałbym, żebyście o tym zapamiętali, bo to jest w dużej mierze całe zło, które nam towarzyszy. Otóż w jak najkrótszym możliwym czasie, w ramach budżetu, w ramach tych pieniędzy, które mamy, które posiadamy, dać reżyserowi środki, ludzi i narzędzia, aby zrealizowali swój film. I to, co podkreśliłem, jest najistotniejsze w tym czasie, w tym elemencie, czyli jeżeli to jest film, który jest niewielka ilość pieniędzy, to się skracają i te środki, skraca się okres zdjęciowy. A jak jest troszkę więcej pieniędzy, no to tego jest więcej. I jeszcze z tego wynika bardzo dużo rzeczy. I to jest rzecz pierwsza, którą chciałem postawić na głowie. I tutaj chciałem odwołać się do śmierci mojego przyjaciela, Krzysztofa Kieślowskiego, bo on, mając świadomość tego systemu i wchodząc w ten system, no po prostu nie wytrzymał. On wiedział o tym doskonale, że w przeciwieństwie do bardzo wielu twórców, i to jest rzecz, którą warto też zapamiętać z tego, co chciałem wam przekazać, dzieło sztuki ma swoje własne życie. To nie jest tak, słuchajcie, że my jesteśmy właścicielami tego, co robimy. I reżyser, zresztą przed chwilą słuchaliśmy bardzo ciekawej wypowiedzi Lecha Majerskiego, który dokładnie jest dowodem na to, opowiadał, może nie tak dosłownie, jak ja to w tej chwili próbuję przetłumaczyć, jak on dostosowywał swoją wyobraźnię, jak ten proces tworzenia się układał po to, że powstał końcowy, świetny rezultat. Bardzo często dzięki przez to, że reżyserzy wierzą, że to, co mają w głowie, jest najlepsze, zabijają swój projekt. I taka jest, mówiąc szczerze, jak obserwuję, ja zrobiłem prawie 70 filmów, różnica między wybitnymi reżyserami i przeważnie takiego już starszego pokolenia, czy potwierdzonymi w swoim sukcesie, i to nie dochodzi, bo są młodzi reżyserzy, to świetni, to nie, broń Boże, nie równoważę wieku z wiekiem, ale powiedzmy, ci starsi ludzie, oni jakby przez fakt, że potrafią zachować pewien dystans do tego, co się dzieje na planie, nie zapadają na tą chorobę ego, która podpowiada młodemu człowiekowi, ja rzucę cały naród na kolana, tak pamiętam, był taki reżyser, nie, nazwiska nie będę wspominał, i pamiętam, że Kuc odpowiadając mu, ale jak ten naród zobaczy twój film, jak wstanie, jak ci da w mordę, to się wykopertniesz. A więc to tak niestety jest, że często wydaje nam się, że tworzymy arcydzieło, a potem ten naród powalony na kolana, niestety mi się to nie bardzo podoba i tego. Kieślowski, wiedząc o tym, codziennie po zdjęciach, po 12-13 godzin zdjęć, a robił jeden film za drugim, mówię na początku o dekalogu, z tego wyszedł kompletnie wykończony, a potem w trzech kolorach, chodził do montażowni i montował swoje obrazki i montował scenę, montował film. I parokrotnie, ile razy robiłem z nim film, mieliśmy projekcję stopniowo budowanego filmu. To nie było w całości, to były na brudno zmontowane sceny, ale te projekcje zawsze miały wpływ po dyskusji, po rozmowach na kolejne sceny i zmiany. I tych zmian w stosunku do scenariusza było 30-40%. Nigdy żaden film, który z nim nie robiłem, a myślę, że tak było w wypadku pozostałych filmów, nie był dokładnie taki sam, jak zapisany w scenariuszu. On wiedział, że film ma własne życie, dzieło sztuki ma własne życie i my jesteśmy rodzicami. Jak my planujemy dziewczynkę w małżeństwie, a nam się rodzi chłopiec, to nie możemy chłopca jako dziewczynkę wychowywać. A bardzo często mam uczucie na wielu planach, że dokładnie to się dzieje. Że się urodziła przez przypadek dziewczynka, miał być chłopiec, ale reżyser twardo staje przy tym, że to jest chłopiec. Nie widzi, że to jest dziewczynka. I to się często dzieje. Takim przykładem to jest ostatni punkt w tej planszy. Piekarz wygrywa Gdynię. Ja byłem akurat w jury i jednogłośnie to za ten film Pręgi dostała nagrodę. Ona do mnie tam po dwóch miesiącach dzwoniła się spotkać. No, mówiła, że bardzo jej miło i tak dalej, dziękuję. I mi opowiedziała swoją anegdotę, która wygląda w ten sposób, że ona zaczęła ten film, zrobiła 3 tygodnie zdjęć i po 3 tygodniach Zanussi, który był producentem, wstrzymał jej produkcję, bo nie było pieniędzy więcej. I ona miała myśli samobójcze, mówiła, że o Boże, to już koniec, ja tego nigdy nie skończę, bo byłam w takiej parze, już tak, już wiedziałam dokładnie, jak to mam zrobić.
No ale niestety nastąpiła przerwa produkcji i nie mogę tego zrobić. Ale, mówię, już nie wiedząc co robić ze życiem, wzięła to, co tam nakręciła, poszła do montażowi, zmontowała i wie pan, co się stało? Ja nagle zdałem sobie z tego sprawę, że ja to wszystko, co nakręciłam, to w złym kierunku myślałam, że to nie było oczywiście źle, ale parę rzeczy wymagało przekręcenia, ale w ogóle ten film był jakby inny i jak w końcu pieniądze się pojawiły, to ja ten film zupełnie inaczej kręciłam. I to, co państwo oglądali i wynagrodzili na festiwalu Gdyni, to nie jest to, co ja napisałem. Ja wtedy odpowiedziałem anegdotę, że to nic nie jest odkrywczego, bo kiedyś na przykład, myślę, że paru innych reżyserów też, ale Woody Allen robi dokładnie zawsze tak filmy. Woody Allen zaczynał swoje zdjęcia 2-3 tygodnie, odsyłał artystów do domu, była to zaplanowana przerwa produkcyjna, montował, sprawdzał, co dostaje i dopiero po takiej analizie przywoływał ekipę z powrotem i kończyli film. I myślę, że może już teraz tego nie robi, czuje się bardziej pewny, jest reżyserem, który znalazł inny mechanizm kontrolowania swojego filmu, ale dokładnie ten model kiedyś realizował. No i teraz ten przykład, który potem będę eksploatował dotyczący tej kontroli tego, co robimy, bo to jest najważniejsze w naszych działaniach. Bo słuchajcie, możemy film za miliony dolarów, możemy za 100 zł, ale tak naprawdę powinniśmy kontrolować to, co robimy. Powinniśmy pamiętać, będę do tego wrócę niewątpliwie później. Natomiast chciałbym teraz powiedzieć o tym, co tu jest zapisane, czyli jeżeli już dostajemy te pieniądze i to jest za każdym razem to rozczarowanie i często konflikty między profesjonalną produkcją i produkcją i młodym człowiekiem, który do tej pory robi filmy studenckie, że dostał powiedzmy tam 2-3 miliony i on jest pewny, że to są pieniądze na jego film i nie zdaje z tego sprawy, że tak naprawdę znaczna ilość tych pieniędzy, i to zależy od kinematografii, kompletnie znika. Te pieniądze nigdy nie zobaczy na ekranie. Ich nigdy tam nie będzie. I na przykład ktoś wyliczył dokładnie, już tak systematycznie, że gdyby zrobić film amerykański i za te same pieniądze wyprodukować ten film w Europie, na przykład w Irlandii, korzystając z tego samego reżysera, tego samych aktorów, tylko oczywiście innych techników, ale już jeśli chodzi o szefów departamentu, panie tych samych, ten sam operator, scenograf, ten film byłby 50-60% tańszy niż wydane pieniądze w Ameryce. I to jest bardzo jaskrawy przykład, gdzie znikają pieniądze, a w naszym wypadku one znikają w milionach rzeczy. Przede wszystkim znikają w sprzęcie, bo wracam do tego najkrótszego możliwego czasu. Ja nie mogę sobie pozwolić, jeżeli jestem operatorem filmowym, na to, żeby w momencie, gdy nagle reżyserowi coś się zaśni, że nagle to zrobić ma wieczorem, a miało być w dzień, żebym ja nie miał odpowiedniego światła w swojej ciężarówce. Ale i to samo jest, przekłada się na każdej ilość departamentu. Dotyczy to kostiumów, dotyczy to szczególnie scenografii, że robi się rzeczy, których potem nigdy nie widzimy w filmie. Scenografowie budują rzeczy na życie, a nie do filmu. Problem z scenografami, będę mówił o tym później, jest troszkę bardziej generalny. Polega on na tym, że po pierwsze ich edukacja nie jest filmowa, to najczęściej jest zupełnie inna edukacja. A po drugie to są ludzie, którzy nigdy nie są na planie filmowym. To są czasami genialni artyści, wspaniali, wielkie nazwiska, ale oni nie mają tego, co jest pewnym codziennym doświadczeniem inscenizacyjnym, łatwości dekoracji, łatwości oświetlenia i też dramaturgicznej funkcji dekoracji. To bardzo, choć oczywiście nie zawsze, ale bardzo często jest w ogóle nieobecne. No i w dodatku mieliśmy wczoraj tego bardzo dobry przykład, uleganie terrorowi techniki. Daniele, który miał wspaniały wykład na temat percepcji trójwymiarowej, wczoraj opisał postprodukcję z punktu widzenia wielkich korporacji i wielkich pieniędzy. To jest oczywiście bardzo miło mieć takie pieniądze i wydać na taką postprodukcję, gdzie się poprawia różne duperele, ale no oczywiście, słuchajcie, no to nie jest prawda. No. Tak nie musi być. Można za dużo mniejsze środki, i dzisiaj dałem tak, nie chcę wchodzić, bo nie chcę was tutaj trzymać godzinami, ale przykład taki najpierwszy z brzegu jest taki, że powiedzmy, robiąc profesjonalny film, bierzemy dwa świetne, profesjonalne, PL-owskie, spiegel mount obiektywy i potem mamy
totalne kłopoty w postprodukcji, bo każdy z tych obiektów ma inną dystorcję. I wystarczy, że zamienimy te obiektywy w okresie przed realizacją filmów na seryjne obiektywy fotograficzne z tym samym seryjnym numerem, czyli kupujemy obiektyw numer 3 i potem numer 4, nie mamy żadnej dystorcji. A różnica w jakości jest niezauważalna, bo bardzo prosty fakt. Jeżeli widzimy obraz 2D, od razu widzimy różnicę. Obraz 3D nie widzimy różnicy, bo to jest obraz, który powstaje wirtualnie. On powstaje w naszym mózgu. Czyli często wydawanie monstrualnych pieniędzy na to, żeby niby mamy lepsze techniczne efekty, jest absurdem, który jest przeciwko nam. Bo nam się wydaje, że mamy świetne obiektywy, a te obiektywy wymagają niebywałych pieniędzy potem, które musimy wydać postprodukcji. Więc musimy myśleć zdroworozsądkowo. Problem nasz zawsze jest taki sam. Jak się okazało, że kinematografia 30 mm już była tak doskonała, że myśmy byli naprawdę autorami, nikogo nie potrzebowaliśmy, już odeszliśmy od tego okresu, gdzie byli jacyś technicy, jakiś technikolor, jakieś skomplikowane rzeczy, to znowu poprzez pojawienie się kinematografii cyfrowej, a w tej chwili 3D, znowu wpadamy w ręce inżynierów, którzy... No, Daniel jest genialnym specjalistą, fantastycznym specjalistą i ja nie podważam ani słowa, które on powiedział, ale cały jego wykład był skierowany do ludzi, którzy mają pełną kapsę pieniędzy, a my nie mamy tych pieniędzy. I my musimy znaleźć taki sposób, żeby robić te filmy, które stosują tę technikę i zapewniam was, a tu macie kolegów, którzy są specjalistami, którzy o tym codziennie mówią, że możemy to spokojnie zrobić, jeżeli będziemy myśleć. No i rzecz, która jest ewidentna na każdym planie filmowym, a to mogę z wami się po prostu założyć, że te sumy nie są przesadzone, a wręcz obecnie dużo większe, że 40-50% materiału kręcimy do kosza. Kręcimy sceny do kosza, kręcimy, a w dodatku, słuchajcie, no taka już poboczna anegdota. Reżyser, który zakochał się w jakiejś historii i tą historię zapisał, powiedzmy, ze scenarzystą, i on tą historię, żeby zdobyć środki do filmu, powtarza setki razy, powtarza aktorom, producentom, żebrząc o pieniądze. W momencie, gdy zaczyna kręcić film, to już nie jest żadna nowa żona. On jest o krok do rozwodu. On już nienawidzi tej historii. Jemu to się w ustach już tak układa. Co się dzieje na planie? On traci zainteresowanie tą główną anegdotą i zaczyna się koncentrować na subplotach. Ale tak nie jest. No nie można w trakcie realizacji odwrócić wszystko upside down. To się nie da. My musimy... Cała struktura nasza zbudowana na głównej anegdocie. I ta tendencja, którą zawsze zauważam, słuchajcie, z największymi reżyserami, że nagle wpadają w jakiś zachwyt nad czymś, co jest tłowe. Co jest konieczne naszym filmom. Musimy mieć subplotę. Dają nam wymiar naszym filmom, dają nam przesłanie i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to temat naszego układu, ale to generalnie rzecz biorąc jest błędem i to są pieniądze przecież konkretne. Czy możemy powiedzieć, 40-50% pieniędzy jest po prostu wywalonych w błoto. Nie ma tych pieniędzy. No więc zmieńmy teraz, to było negatywny obraz, a co raz zrobić, żeby było pozytywnie. No, musimy taniej, chcemy lepiej. Jak to zrobić? No pierwsza rzecz, którą w pierwszym punkcie tu napisałem i będziemy to analizować dokładniej. Niepotrzebne wydane pieniądze zamienić na więcej czasu zdjęciowego. Te rzeczy, które są zamrożone w sprzęcie, które często w ogóle nie wyciągamy na zewnątrz. Te sceny, które nie znajdą się w naszym filmie, choćby nie wiem co. Marnotrawstwo czasu wynikającego z braku kontroli, bo bardzo często reżyserzy na planie mają taką panikę, zaczynają robić na wszelki wypadek. A słuchaj, jeszcze, ja mówię, no po co się to ujęcie? No wiesz, tak na wszelki wypadek, zrobisz, tak, wiesz, to już na wszelki wypadek, a może jeszcze, no jeszcze na wszelki wypadek, jeszcze na wszelki wypadek, tak. No generalnie biorąc, ja mam też takie poczucie, że są reżyserzy, którzy robią filmy na takiej zasadzie, że jakby chodzą w takim pięknym pałacu, to jest taki piękny pokój, a następny jeszcze piękniejszy, a ten w ogóle to jest cudny pokój. No słuchaj, tak nie można robić filmów, no to jest jakaś struktura, są rzeczy ważniejsze i mniej ważne. No. I to reżyser powinien mieć tą świadomość. No. Powinien wiedzieć, sam się wyłączyłem. Powinien wiedzieć, gdzie przycisnąć pedał, gdzie troszkę odpuścić.
Więc to, co się dzieje na planie bardzo często, jest marnotrawstwem. Marnotrawstwem. To są pieniądze, które, ale one są zrozumiałe marnotrawstwem, bo on tak naprawdę nie wie tego. Bo to, co on ma też poczucie, że to, co ma w głowie, to tak do końca nie jest pewne. A w dodatku jakby jego system komunikacji z ekipą jest marny i on nie ma wokół siebie twórczych współpracowników, tylko bardzo często narzędzia. Słuchajcie, ja zawsze opowiadam taką anegdotę, no, która jest przesadna no, dla wykładu ją używam. Że wyobraźcie sobie, że stoi cała ekipa, tak jak wy tutaj stoicie, no bo ta amerykańska ekipa tak mniej więcej tak wygląda na planie, tyle więcej ludzi stoi, a ja jestem reżyserem i mówię do was tak, słuchajcie, miałem genialny pomysł, białe jest czarne. Wiesz, co robi amerykańska ekipa? Tak, białe jest czarne, genialne, białe, czarne, tak robimy, białe, czarne. No oczywiście, to jest oczywisty nonsens, choć się może ktoś znaleźć sobie jakąś, no nie, film zrobić w negatywie, to białe będzie czarne i już jest to osiągnięte, ale często my, jako realizatorzy twórczy, czujemy się kompletnie samotni, bo system jest armijny. Czyli reżyser, który mówi, że białe jest czarne, to cała armia potakuje. Mówi tak. Czyli to nie są ludzie, którzy pomagają, kontrolują. Oni po prostu wykonują to, co on to sobie wyobraził. Czyli często te błędy właśnie wynikają z tego, że nie ma jakby takiego zaplecza zabezpieczającego. No i teraz przejdziemy powoli do czegoś, co jest głównym tematem. To było do tej pory wstęp. Ale ważną rzeczą jest to, że to jest pewna wizja moja tej jakiejś nowego modelu produkcyjnego i jej zaletą, bo to jest ważne. Ja nie proponuję rewolucji, którą trzeba zastosować od zaraz na wszystkich frontach. Po pierwsze, chciałbym, żeby ona była traktowana jako materiał dyskusyjny do jutrzejszego panelu, który mamy na ten temat. To wynika z czegoś, o czym powiem na końcu. A ponadto chciałbym, żeby żeby się pamiętali, że ją można stosować stopniowo. Że macie jakieś elementy uważać, co są ważniejsze, a inne mniej ważne. Czyli to nie jest żadna rzecz, która musi być od A do Z, bo bardzo łatwo ją wykorzystać w tych częściach, które będziecie uważać, że dla was, wam odpowiadają lepiej. Pierwsza rzecz, od czego zaczynamy, to jest podstawowy dokument filmu, to jest scenariusz. Słuchajcie, ja mam bardzo proste opinie na ten temat. Nikt nie czyta scenariuszy. Po prostu ich nie czytają. Tych scenariuszy są tysiące, setki i setki tysiące reżyserów, operatorów biega z różnymi scenariuszami i próbuje namówić kogoś, żeby przeczytał. A jak już czyta, to będę o tym mówił później, to czyta źle. Ponadto ten dokument, który kiedyś był koniecznością, no bo oczywiście trzeba było coś napisać, żeby potem nakręcić, no bo kręcenie było bardzo drogie. Nie było tak jak teraz, że można sobie wyciągnąć komórkę i coś tam nakręcić, tylko trzeba mieć kamerę, taśmę, laboratorium i tak dalej. Czyli każde nakręcenie, każdego ujęcia to była produkcja, to były koszty. To się wszystko zmieniło, no ale dalej tkwimy w tej przepaści, która jest dokładnie taka sama, która tutaj napisałem, 100 różnych filmów. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że macie ten sam scenariusz, tych samych aktorów, tego samego prawa, tego samego scenografa, tylko zmieniacie reżysera. Będziecie mieli 100 różnych filmów. Niektóre będą lepsze, niektóre gorsze, ale to będą różne filmy. I to mogę wam zagwarantować. To nie będzie jednego filmu, to będzie identyczny z drugim. Będą bardzo podobne niektóre, ale tak naprawdę każdy będzie inny. I to oczywiście daje do myślenia producentom, bo bardzo często jak się pojawia debiutant, scenarzysta z dobrym scenariuszem, oni to wiedzą i oni chętnie nawet, jak już przeczytali gdzieś tam kiedyś, to może by ich wzięli ten scenariusz, no ale woleliby wziąć doświadczonego reżysera, który no, po prostu zawsze wygrywa z debiutantem. To też jest pewnym progiem dla młodych ludzi. Że wy się obijacie, nawet z pomysłem jak przychodzicie, dobrą ideą, że następuje olbrzymi znak zapytania, czy ja mam wyciągnąć te pieniądze z kieszeni i zainwestować w tego faceta, który za dużo mówi. No bardzo ładny przykład powiedział Lech Majewski, jak rozmawiał z Hauerem, że Hauer powiedział, że telefonicznie musi poznać człowieka, a mówi tylko yes, yes, yes. I Hauer powiedział, że się świetnie z nim rozmawia. No, bo czasami młodzi ludzie mówią za dużo i ten producent jakby słyszy, że za dużo mówi, to już nie chce z nim rozmawiać, bo jest taki gadatliwy, to też niebezpiecznie. No i oczywiście ten niepokój, który wynika z każdych finansów, z każdego zaangażowania drugiego człowieka. Każdy ma zalety i wady.
I te wielkie pieniądze, gdziekolwiek się pojawiają, i na tym polega system amerykański zresztą, że oni mają tego głęboką świadomość, oni chcą kontrolować, oni kontrolują, a to często też niszczy filmy. I byłem świadkiem, jak ten system kontroli zamiast pomagać, wręcz odwrotnie działa w drugą stronę. No i to, co mówiłem, nikt nie czyta już. A jeżeli czyta, to nie rozumie. A jak zrozumie i się podoba, to biorą innego znanego reżysera. I teraz patrzcie na różne formaty filmowe, bo to jest przecież format scenariusza był ustalony jakieś 70-80 lat temu i ciągle tkwimy w tym wszystkim. Scenariusz jest warstwa literacka zapisana w postaci dialogów, miejsc zdjęciowych i nic więcej. Cała warstwa plastyczna filmu, czyli jak, a która decyduje często jakości, w ogóle tam nie jest zapisana. No, taki jest format. Nie pisze się, nie ma narratora, który pisze ładny, piękny dzień. W scenariuszu takich rzeczy się unika. Scenariusz poprzez pewną analizę potem strukturalną i poprzez, znowu nie chcę wchodzić w to obliczenie czasowe, nie transmituje, nie powinno być tam żadnej literatury, nie powinno być żadnego narracji. I teraz no, pierwszy przykład z brzegu filmu, który był niebywały sukcesem. Wyobraźcie sobie scenariusz Amelii. No przecież gdyby ten scenariusz zapisać, dokładnie to, co oglądałem na ekranie, to byłoby 300 stron, no przynajmniej. No. Ja nie miałem tego scenariusza w ręku, ale no, po prostu tam się nie da tego napisać w standardzie, który jak każdy redaktor telewizji, każdy producent nam powie, że profesjonalnie napisany, fajny na drafcie scenariusz nie może przekraczać 20 stron, no bo to już jest 2 godziny, bo jeżeli liczymy w psychologicznym dramacie, że jedna strona to jest 1 minuta, profesjonalny scenariusz, no to 300 stron, to jest 300 minut, no, czyli taki scenariusz ląduje do kosza automatycznie. No. Bo to jest nie do zrobienia scenariusz, no, czyli, a to jest oczywiście ta bzdura, bo ten film udowodnił, że ten zapis pomimo 300 stron da się zmieścić w takim krótkim czasie. W dodatku jest niebywale nośny i ten film zarobił miliony, a w dodatku był, był filmem oryginalnym i też językowo bardzo interesującym. Otwierał jakieś nowe rozdziały no, w naszym rozumieniu, a szczególnie w strategii otwierania filmu, która tutaj na pewno była rewolucyjna. No i to jest rzecz, która dotyczy tej części, w której w moim temacie mojego kwadra, która mówi, jak zrobić filmy lepiej. I lepiej to jest dokładnie zawarte w tym ostatnim punkcie, czyli robienie filmu na brudno, czyli. Zobaczcie, co jest w głowie, ale przed tym, co to znaczy film, muszę wytłumaczyć, co znaczy film na brudno. Otóż ja robię od lat takie warsztaty w bardzo wielu szkołach filmowych. Ja przyjeżdżam na tydzień, za każdym razem przywożę film, którym ja robiłem zdjęcia, bo dzięki temu mam pozycję bardzo wygodną, outsidera, bo ja jestem insiderem w sensie informacji, co w tym filmie się znalazło, ale nie odpowiadam za całość filmu, więc jeżeli na przykład studenci, którzy no, chcą być mili, atakują reżysera, no to mają odwagę to robić przy mnie, bo wiedzą, że jakby ja nie odpowiadałem za te sceny. I to jest dosyć wygodna pozycja. Ale też dzięki temu istnieje taki rodzaj ringu między tym filmem, który został zrealizowany i tymi młodymi ludźmi, którzy to robią. I najciekawszą rzeczą tego wszystkiego, a zadaję im to pytanie zawsze, czy ich wiedza po analizie scenariusza, a oni muszą przed przystąpieniem tego warsztatu przygotować scenariusz, zanalizować go i poza tym cały pierwszy dzień dyskutujemy tylko scenariusz, czy ta wiedza, którą mają po pierwszym dniu i po przygotowaniu tego scenariusza w poniedziałek jest dokładnie taka sama w sobotę? Oczywiście nie, bo my przez cały ten tydzień, nawet nie w kamerze, my próbujemy z aktorami sceny i analizujemy, jakbyśmy fotografowali te sceny. I oczywiście powstają miliony pomysłów. Jak na przykład coś takiego, no już też poboczna anegdota. Przecież jeżeli myślicie o robieniu, pisaniu scenariuszy, warsztacie scenarzysty, to jest jeden z najbardziej skomplikowanych zawodów, bo ten facet musi tak utrzymać, to jest rzemieślniczy też zawód, to nie musi być taki wielki artysta, on ma powiedzmy adaptację tam Wojny i Pokój, on musi tam te 500 stron, czy tam nie wiem ile, bo nie pamiętam, złożyć do tych 120 stron. On musi zrobić selekcję bohaterów, bo nie może wszystkich wsadzić, wszystkich postaci zrobić. On musi pociągnąć coś takiego jak główny charakter, jego dramatyczny problem i zbudować pewną krzywą tego charakteru. On musi zadbać o dramaturgię dialogów i jednocześnie dramaturgię całości, początek, środek, koniec i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, ostatnią rzeczą, o której on myśli, gdzie to się odbywa, w jakich miejscach są te sceny. W związku z tym nasze filmy są zawsze w barach, przy stole, na ławce, no zawsze tak jest. No. Więc nawet mechaniczne, często zmienienie miejsca zdjęciowego zmienia film.
O tym scenarzysta bardzo rzadko myśli, bo to jest ostatnia rzecz w repertuarze jego konieczności. Robienie filmu na brudno i to, co właśnie robią ci moi studenci, jest taką techniką. Techniką, która pozwala im zobaczyć głębiej, zobaczyć im pewne zręby. To nie jest do końca styl filmu, to są pewne zręby tego stylu. Oni w dyskusji między sobą, bo to musi być jakiś operator, to nie muszą być aktorzy, którzy później grają, to mogą być koledzy. Nie musimy, żeby mieć scenę w lesie, iść do lasu. Możemy sobie nawiesić na ścianie z tyłu, że to jest las. Mamy na tyle wyobraźni, ale mamy ocenę dramaturgiczną całości. Czyli kręcimy na brudno ten film z przyjaciółmi. Mamy ocenę czegoś takiego jak czas. Dokładnie o tym, co wspominałem przedtem, że 40-50% na podłodze w montażowni. Z tego w ogóle nie używamy. Ja pierwszy swój film jako reżyser zrobiłem i siedziałem 8 miesięcy w montażowni. Wiesz dlaczego? Bo ten film miał 4,5 godziny długości. Nazywał się Nauka latania. Ja po prostu 8 miesięcy starałem się skrócić ten film do 2 godzin, ale się nie dało, bo ja kręciłem 4,5 godziny. No tak napisałem i tak kręciłem. Mi nikt nie powiedział, że to jest za długie. No. Nikt mnie nie nauczył w szkole filmowej, że my pracujemy w pewnym systemie czasowym. Nasze filmy nie mogą być krótsze niż powiedzmy godzina 20 i nie mogą być dłuższe niż 2 godziny, bo żaden właściciel kina, żaden system nie zmieni systemu projekcji pod 3-godzinne filmy, jeżeli jesteś debiutantem. To mogą zrobić dla filmów Spielberga czy wielkiego studia, ale nie zrobią tego dla ciebie. Czyli my musimy w tym... My biegamy zawsze na sam dystans. Ten maraton jest bardzo jasno określony. No więc ten szkic filmowy, który można zrealizować za pomocą tego, daje wam szansę po pierwsze taką, że z czegoś, co ja ciągle mam takie poczucie jako operator, że ja naprawdę tak nie bardzo wiem, co ten reżyser ma w głowie. On dzisiaj kręci taki film, a jutro tamten film. Inny film. Bardzo często ta meandryczność, bardzo wielu jest takich reżyserów, którzy jakby nie potrafią ustalić jakby do czego dążą. I to oczywiście rozumiem, że może taki być sposób realizacji filmu, ale często ta meandryczność ich zabija. I nawet jeżeli coś jest meandryczne, to gdzieś jest jakaś obsesja, jest coś, co wokół czego ten reżyser krąży, o czym no tak pięknie, zresztą dlatego się cieszę ten wypad o Polechie Majerskim, bo on tak bardzo ładnie to opowiadał, jak on krążył wobec tej fascynacji Bruegelem i tym obrazem. I na pewno miał pełną wątpliwości i tak dalej. I chodzi po prostu o to, że przy okazji realizowania takiego brudnopisu, takiego szkicu filmowego, my czynimy z naszych współpracowników partnerów. Oni zaczynają głębiej rozumieć, o co nam chodzi. Ale też wspólnie jesteśmy w stanie zrobić odkrycie. Kieślowski jeszcze żył. Ja dzięki tym warsztatom od czasu do czasu po warsztatach przynosiłem pomysły, które robili studenci. I on mówił, kurczę, to genialne. Jak ja bym nie, dlaczego ja na to nie wpadłem? Czyli każdy, ta grupowa działalność, to, że parę osób siedzi i myśli nad jednym tematem, oczywiście przynosi więcej. I to wcale nie znaczy, że lider musi być zgubiony. No, słuchajcie, jak się Beatlesi rozpadli, to było wiadomo, kto był liderem w tym zespole. To ja nie mówię o tym, że ten reżyser kompletnie powinien zniknąć, ale on powinien mieć mechanizm taki, i taki szkic filmowy to umożliwia, żeby współpracować z innym. Krótko mówiąc, ja proponuję, żeby scenariusz jako dokument był dokumentem wewnętrznym. A tak naprawdę dokumentem, który wychodzicie na zewnątrz i w którym szukacie pieniędzy, żeby był szkic filmowy. Bo jeżeli jesteście w stanie zrealizować coś interesującego w postaci szkicu filmowego, automatycznie jesteście lepsi od innych, którzy biegają z zadrukowanymi kartkami. I ten dokument przekona tych potencjalnych producentów w większym stopniu, żeby wam zawierzyć jakieś środki. Drugim elementem, który pozwala też śledzić dokładnie to, bo wyrzuca pewne elementy wyobraźni, jest to, że mając taki szkic filmowy, czyli coś, co ma te godzinę 20 minut, zrobione za pomocą telefonu komórkowego, traktujemy jako dokument montażowy, czyli jak kręcimy scenę na planie, to montażysta nie montuje poszczególnej sceny, ją wkłada tu czy tu. Nie montuje poszczególnej sceny i pokazuje ekipie. On montuje tę scenę i wkłada od razu ten szkic filmowy. Bardzo często mam takie uczucie na planie, że reżyser zapomina, na jakim poziomie emocjonalnym skończył poprzednią scenę i gdzie tu ma wystartować. A przecież my nie kręcimy w chronologicznie. My kręcimy
w galimatiasie. Scenę z końca kręci na początku. Logika jej musi być produkcyjna, logika musi być ekonomiczna. Nikt nie zapłaci za kręcenie chronologiczne filmu. W związku z tego musimy mieć bardzo duże wyobraźnię. Tu ten system powoduje, że mamy pewien system kontroli. My sobie za pomocą tego szkicu filmowego, kręcąc kolejną scenę, mniej więcej, to nie jest doskonała rzecz, ten dokument, to nawet nie zagrali prawdziwi aktorzy, tylko nasi koledzy, ale my już mniej więcej wiemy, na jakim poziomie emocjonalnie się znajdujemy. Czyli jak mamy tam dalej posuwać się. No i słuchajcie, że to jest inwestycja za grosze. To będzie w jednym pokoju skręcić. Nie musimy chodzić na zewnątrz, ale jak chcecie, to wychodźcie. Natomiast możecie skontrolować czas, dramaturgię. Słuchajcie, no, to jest to, co mnie poraża, ohydne słowo, nie wiem, przepraszam bardzo, poraża, nie będę już go używał, przeraża. Oglądając filmy przeważnie debiutantów, że oni wierzą, że mogą ten, co nazywamy setup time, czyli początek, zachęcenie widza rozciągać jak gumę. No, no nie ma nic bardziej głupiego. No, jeżeli ktoś nie potrafi dramaturgicznie zbudować takiego utworu, żeby w ciągu paru minut emocjonalnie zagrać na widza, no to my przekręcamy kanał na inny, albo wychodzimy z kina. Taki szkic filmowy nam pozwoli łatwo sprawdzić, czy struktura nasza, dramaturgia naszego utworu jest, ona działa emocjonalnie. I wiadomo, że potem jak robimy go naprawić, to ona może tylko mocniej działać, ale ona już powinna na tym etapie szkicu filmowego działać. Już powinniśmy wiedzieć, gdzie, w jakiej historii jesteśmy. Jaki jest na przykład początek? Zazwyczaj dramat jest początkiem, a to jest w tej chwili decydujące. Z punktu widzenia decyzji w tej masie rzeczy, które możemy oglądać, w tym ataku, który mamy powszechny, my po prostu czujemy się zniecierpliwieni. My jesteśmy odgrodzeni tarczą cynizmu. I żeby się przełamać przez tą tarczę cynizmu, musimy zastosować nadzwyczajne środki. To, co mówię na początku. Widz nas nienawidzi. I my musimy to przełamać. Ale na to nie ma. Ale on też jest niecierpliwy. Czyli tego czasu jest coraz mniej. No i ta struktura jest tej. Długość dialogów, no słuchajcie, no przecież to jest po prostu przekleństwo. No. Za każdym razem jest tak, że rozgadane filmy, którym potem reżyser się męczy w montażowni, bo widzi, że to po prostu no, nie może takiego gadulstwa na ekranie. No, no tu jest to no, idealne, bo to, co się czyta, słuchajcie, i to, co się słucha, to są dwie różne rzeczy. Zresztą dlatego Final Draft i te dobre skryptory stworzyły możliwość odsłuchania dialogów. Macie lektora, no ale to oczywiście to odsłuchanie jest kompletnie identyczne, bo to są głosy, no to pamiętacie z wykładu panów od gier komputerowych, że oni próbowali stosować te generowane głosy i to jest oczywiście okropne, więc to może jest pomocne narzędzie, na pewno bardziej pomocne niż tylko zapisany dialog, ale to nie jest narzędzie tak dobre, jakby było wtedy, kiedy widzimy prawdziwą mimikę, nawet nie najlepszego aktora i prawdziwą wymianę, wtedy ten skrót dialogów. No i oczywiście no to, co też wczoraj kolega z YouTube mówił, who cares, no, czy to jest atrakcyjne w ogóle, no, czy mamy jakiś target, czy ktokolwiek czeka na taką historię, no to możemy też łatwiej za pomocą jakiegoś szkicu stwierdzić niż cokolwiek innego, no i to, słuchajcie, no co przed chwileczką wymieniłem całą masę i to jest podstawowa rzecz, słuchajcie, w tej chwili wiemy dokładnie, gdzie musimy kręcić. Scenograf nie może zbudować mieszkania na życie, co robią bardzo często, tylko zbudować te kąty, w których kręcimy. Ja jako operator wiem dokładnie, jakie kąty muszę oświetlić, ja wiem dokładnie, jakie lampy muszę zamówić na ten dokładnie tego, bo to jest już mniej więcej opowiedziane. Czyli oszczędność finansowa jest niewiarygodna. A już przede wszystkim ta oszczędność polega na tym, że w tym szkicu filmowym, który niewątpliwie będzie podlegał montażowi, wywali się wszystkie zbędne elementy. Ja mogę powiedzieć z pełną świadomością, że robiąc taki szkic filmowy, na dzień dobry oszczędzacie 50% pieniędzy. No i to już mówiłem w skrócie. Stephen King w książeczce o technice swojego pisania napisał, że on ma bardzo prostą technikę. Pisze przy zamkniętych drzwiach i przy otwartych drzwiach. A polega to na tym, że jak pisze przy zamkniętych drzwiach, to się niego nie zastanawia, co pisze. Pisze jak maszyna, jak lawina, jak szaleniec opętany. Mówi, ale oczywiście pisze tysiące głupstw, a potem otwieram drzwi, czytam jeszcze raz, daję czytać swojej żonie, wyrzucam, wywalam, zmieniam i dopiero to jest dokument, który pokazuje na zewnątrz. No i to samo proponuję w tym nowym systemie, czyli traktować scenariusz jako dokument wasz, wewnętrzny. To jest scenariusz napisany przy zamkniętych drzwiach.
Tego nikt nie ogląda. To jest dla was jako podstawa do realizacji szkicu filmowego, bo dopiero to jest następnym krokiem. To daje wam pewną szansę na to, żeby się skomunikować już z potencjalnymi ludźmi, którzy mogli być zainteresowani tym projektem, czyli nie biegać ze scenariuszem, tylko biegać, pokazywać coś, co zostało zrobione, bo to na pewno będzie przede wszystkim przez oryginalność techniki bardziej zachęcające, a też dla potencjalnych redaktorów, ale to nie tylko to, bo to jeszcze dużo będzie innych elementów, będę mówił na tym samym końcu. Szkic filmowy ma bardzo wiele zalet. No i teraz wracając już do drugiego etapu, kolejnego etapu i mówienia o tym, w jakim świecie się znajdujemy, mówiąc tutaj o systemach i błędach, to już jest sprawa produkcji. No, wpierw mówię o tym negatywnym obrazie. No, ja mogę tylko powiedzieć, że takim dla mnie najśmieszniejszym doświadczeniem było to, jak kiedyś zaczynałem robić swoje filmy za granicą, to były niemieckie filmy w Niemczech robiłem i potem duża przerwa była, bo zacząłem robić w innych krajach i z tych Niemiec długo nie wracałem, a jak wróciłem do Niemiec, to już to były inne warunki produkcyjne, ale mówiąc szczerze, dużo gorsze. A efekt był taki, że po prostu Niemcy zaczęli używać, tak jak samo jak Polacy, to jest dokładnie to samo, czyli używam Niemców, bo to wtedy jaskrawo zobaczyłem, ja na własnej skórze, zaczęli używać amerykańskich programów komputerowych, pojawiły się jakieś nowe zawody, które kompletnie zostały wymyślone do innego systemu. To szczególnie widać w filmach reklamowych. Jak na przykład jest taka ciekawostka, to mnie rozśmiesza za każdym razem, pierwszy asystent reżysera. Przez całe hasło asystent reżysera jest totalnie skłamane. To nie jest asystent reżysera. To jest facet od produkcji, to jest ekonom. On dostaje bonus, on dostaje premię za to, że film był zrobiony w ramach budżetu. To jest facet, który nie ma nic wspólnego z reżyserem, oprócz tego, że udaje, że ma wspólnego z reżyserem. Bo on zarabia na tym, żeby film zrobiony był szybko i w ramach budżetu. A poza tym w systemie amerykańskim bardzo skomplikowanym i trudnym, to jest też specjalista od prawa, bo tam jest sytuacja taka, że tam jest tysiące przepisów. Takim kompletnie absurdalnym przykładem jest to, że na planie Harry'ego Pottera, bardzo miły zresztą pierwszy asystent, ale spełniający taką samą funkcję w każdym innym filmie, za sekundę szósta, niezależnie jaki był stan planu, zawsze mówił kamera. I to było naszym obowiązkiem włączyć przynajmniej jedną kamerę. I każda kamera przed szóstą musiała mieć załadowaną pełną kasetę. 11 minut, tam 8 sekund, 300-metrową kasetę i to leciało na pusto, nikt przed tą kamerą nie stał, bo tylko dzięki temu, zgodnie z prawem dotyczącym pracy dzieci na planie, przedłużało się pracę o 11 minut. Czyli ja jeszcze oświetlałem, ja miałem szansę 5 minut powiedzmy oświetlić i przed tą na pusto kręcącą kamerę wchodziły dzieci i się kręciło jeszcze jedno jedzie. To była taka szansa, żeby tego. No to jest taki przykład absurdu, wynikający z absurdu, no, sposobu, żeby przedłużyć plan zdjęciowy, ale takich przepisów, trików, sposobów jest setki. Pierwsze scenariusze do tego, no po cholerę nam w naszym systemie scenariusza, który praktycznie, i to w Polsce się bardzo dobrze już przyjęło, bo to zauważyłem, że to świetnie koledzy producenci zrozumieli, że to zazwyczaj są ludzie wypychani przez producentów, a nie przez reżysera. Oni rozpaczliwie usiłują wepchnąć swojego asystenta reżysera, swojego pierwszego asystenta, bo wiedzą, że to jest ich człowiek, a nie człowiek reżysera. Ja nawet jak pracujecie w normalnym systemie, to was przestrzegam, bo to jest pierwsza wpadka, która się może wam zdarzyć na planie. A plan zdjęciowy, no ten pierwszy asystent zrobi plan zdjęciowy. Ja pracowałem w bardzo wielu filmach, w którym plan zdjęciowy był zrobiony, zbudowany w ten sposób, że na sceny tłowe, subplotowe było bardzo dużo czasu, a jak dochodziło do scen najważniejszych, było bardzo mało czasu. Czyli taki był irlandzki film, który robiłem i to było po prostu jaskrawe. No. To było przestępstwo. I to była młoda reżyserka, ja przyszedłem w ostatniej chwili, tam już nie można było tego zmienić. Reżyserka teatralna, która miała takie wyobrażenie, że się film robi jak w teatrze spektakl. I mówiąc szczerze, ten film no, nie jest bardzo złym filmem, no, ale takim sobie filmem. Został nie dlatego załatwiony, że ona nie była utalentowana, tylko dlatego, że ktoś skopał ten plan zdjęciowy. Ona miała dużo, nadmiar czasu na kompletnie nieważne sceny, a na sceny krytyczne, na sceny dramaturgicznie ważne, czasu było bardzo mało. No i wracam do tego, o czym mówiłem już przedtem. Montaż na planie filmowym, miano zwany scen na tezę szkicu. I rzecz, którą nie wspominałem, ale mówiłem, znaczy może wspominałem przedtem, mówię z Okieślowskim, konieczność robienia projekcji w czasie oglądania filmu. Konieczność.
Dzięki temu nabieramy dystansu do tego, co robimy. Dzięki temu zaczynamy zdawać sobie sprawę, w jakim utworze jesteśmy. Kieślowski miał, Kieślowski niewątpliwie dzięki temu, że robił tych tysiące dokumentów filmowych, miał taką małpią umiejętność, która mnie na początku zdumiewała, że on w jakichś montażach różnych wersji wyrzucał najlepsze sceny. A potem po jakichś latach czytałem taką książkę o naturze kreatywności i tam było takie zdanie, że jak masz, to chodziło o pisarza, jak masz writer's block, to zabij swoje ukochane dzieci. Kill your beloved children. I dokładnie Kieślowski podświadomie znał tą technikę. On wywalał te rzeczy, które były najlepsze, bo dzięki temu nabierał dystansu do tego, co wydawało mi się jest ważne. A przez to, że wywalał te najlepsze sceny, nagle przestawało być ważne. I nagle widział tą samą historię kompletnie innymi oczyma. I na tym polegało to przepoczwarzenie się z reżysera, który planuje coś, do reżysera, który praktycznie widzi, że coś innego powstaje. On miał takie bardzo piękne zdanie, które mówił i warto go zapamiętać. On mówi, że dla mnie montaż to jest odkrywanie duszy filmu na nowo. Na nowo to znaczy, że po prostu ona nie jest taka, jak myślała na początku, bo ona może być tylko jedna, no nie ma dwóch dusz filmu. Bardzo często mam takie uczucie, że nawet jeżeli robimy w tradycyjny sposób film, że młody reżyser montuje, tak jak sobie wyobrażał, idzie do domu. Jak ja oglądałem, i to nie tylko ja, cała ekipa, film niebieski, to pierwszy montaż, to w ogóle nie musimy patrzeć na ekran, to było takie złe. To był bardzo zły film, pierwszy montaż tego filmu. Ale Kieślowski był Kieślowski. Zmontował setki dokumentów, wrócił do montażowi 2 miesiące, bo że ten film wygrał nagrodę główną na festiwalu w Wenecji, dostała nagrodę Binoche, dostała nagrodę za zdjęcia. Także ten system szkicu filmowego, system, w którym my mamy możliwość oglądania bardzo często, nawet po 5-6 scenach, mamy szansę oglądania całości filmu, już z nowymi aktorami, ale mamy te ramy całości w tym brudnopisie, daje wam pewną szansę zrozumienia, w czym wy jesteście, w jakim świecie. No i teraz chcę wrócić do pewnego modelu, który potem posłuży mi za, jak wejdziemy do zawody filmowe, posłuży mi na pewną nową wizję produkcyjną filmu. Ja posłużę się tutaj amerykańskim systemem, nie dlatego, że wiem, że będziecie robić amerykańskie filmy, tylko on jest systemem dobrze funkcjonującym, za wielkie pieniądze, ale jest to system, który obecnie jest powszechnie używany i można go inaczej stosować w takim tanim modelu. Więc ten model amerykański to są oczywiście wszystkie dwie ekipy. I te dwie ekipy wynikają z bardzo prostej sprawy. No głównie myślę, że takim elementem jest ekonomiczny koszt aktorów, gwiazd. Każdy dzień zdjęciowy gwiazdy są setki tysięcy dolarów. I tak naprawdę żadnej amerykańskiej produkcji nie stać na to, żeby kręcić jakieś przebitki w momencie, gdy głównie aktorzy są na planie. Na przykład robiąc Black Hole Down, ja naprawdę nigdy nie fotografowałem, razem nasze kamery nigdy nie były skierowane w kierunku Somalijczyków. To kręciła druga ekipa. Ale to nie tylko na tym polegało. Oni kręcili nie aktorów, czyli naszych przeciwników, po czym odbywały się projekcje i montaż i projekcje materiałów i podmontowanego materiału. I za każdym razem Ridley czy Scalia, montażysta, mieli jakieś pomysły dodatkowe i to robiła druga ekipa. Czyli można powiedzieć, że sprzątała po pierwszej ekipie, czyli cała zasada polega na tym, że pierwsza ekipa do przodu, aktor, dramaturgia, najważniejsze sceny, bach, 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 oni przeciwników, a przy projekcjach te rzeczy, których brakowało, które nie składały się, czyli jakby, o czym mówiłem, o odkrywaniu jakby jakości filmu, inności jego, sprzątała druga ekipa. No i teraz my możemy ten sam model zastosować w bardzo małej ekipie, bo ja tą rewolucję systemową opieram na niewielkiej ilości ludzi. Ale ta niewielka ilość ludzi może tylko być wtedy, kiedy ograniczymy ilość zawodów na planie. O czym będę mówił później, ale generalnie ten nowy system ma się opierać na pewnym koniecznym zabiegu. My niestety, będąc na planie, robiąc jakąś scenę, nie jesteśmy w stanie przygotować następnej sceny. A każda scena wymaga przygotowania.
scenograficznego, oświetlenia czasem. Czyli ten system dwuekipowy, nawet w minimalnym wymiarze, to jest jedna osoba czy dwie osoby, jest bardzo sprawnym systemem, który daje nam szansę posuwania się do przodu. Pod warunkiem oczywiście, że porozumienie między tą pierwszą i drugą ekipą jest twórcze. Że ten człowiek, który ma wykonać tę drugą, to przygotowanie kolejnego obiektu, dokładnie jakby wie, o co chodzi reżyserowi. I tu ten szkic filmowy, który na początku zrobiliśmy, no jest niebywale wygodnym narzędziem, bo to jest baza, to nie żadna literatura słowa, tylko są obrazki i też nie jest to storyboard martwy, który jest martwy, czy animatnik, gdzie są jakieś marne figury, tylko jest coś, co jest pewnym czasowym, dramaturgicznym elementem, który możemy wykorzystać. No i oczywiście różne rzeczy, które irytują na planie, technika już jest i to o tym będzie mówił jutro chyba Robert. Robert nam obiecał, już tak zirytował w tym niemieckim filmie, że ciągle korzystamy z tej samej firmy, dającej nam walkie-talkie na planie, które są do dupy, przepraszam bardzo, wszystkie panie na sali i panów też zresztą. Bo to jest ciężkie. Tego nie można zobaczyć, których kanałów. Nie ma możliwości mówienia jeden do wszystkich, jeden do grupy, jeden do jednego. Słuchajcie, przecież to wszystko jest możliwe w tej chwili. I po co ja mam mieć jakieś walkie-talkie, jak to może mieć w komputerze, w telefonie? I to o tym będzie mówił Robert, bo oczywiście w tym nowym systemie powinniśmy sobie stworzyć pewien... wykorzystać tą technikę, która już istnieje, no tak, żeby nam pomagała. A nie nam, że przeszkadzała jeszcze w dodatku płacić wielkie pieniądze, bo te systemy walkie-talkie, które są na planie, to kosztują kupę szmalu. Więc to jest jeden z podstaw tego nowego systemu, plus sprawy dotyczące obrazu na planie. Nie widzę powodu, żeby tą korekcję barwy gdzieś tam się odbywała po filmie i tak dalej. Przynajmniej wstępna korekcja barwna powinna się odbywać na planie i w tej chwili wszystkie narzędzia są, ale przede wszystkim, i to jest najważniejsze, my w tej chwili kręcimy bardzo dużo poprzez taniość materiału i decyzja o jakości sceny, o jej dramaturgii, o jej funkcji, o milionach rzeczy, które są związane z wartością tej sceny w przyszłym filmie, zależy od selekcji. A niestety jest tak, że kręcąc tak dużo, a kręci miliony metrów, zazwyczaj, prawie zawsze reżyserzy nie oglądają całego materiału, bo nie są fizycznie w stanie tego zrobić. W związku z tym osobą, która obecnie selekcjonuje materiał, jest montażysta. Tyle, że montażysta nie jest na planie, on to robi w jakimś hotelu obok i on nawet nie wie, jakie są intencje nasze na planie. No bo skąd ma wiedzieć? Dlaczego on nie siedzi na planie? Przecież w tej chwili z Adży mamy repro, które bezpośrednio wrzucamy na Final Cut'a i montujemy od razu. Technologicznie to nie jest żaden zabieg. No, możemy to robić od razu. Dlaczego my tego nie robimy? Nikt tego nie robi. Nie wiem czemu. Ale przecież to właśnie już ogranicza ilość rzeczy niepotrzebnych. To, co mówiłem przedtem, że kręcimy na wszelki wypadek. No jeszcze już widzisz, że scena jest zmontowana, bo ona jest w trakcie montowana. No to on może zdecydować, no, czy to naprawdę jest potrzebne dodatkowe ujęcie, które nam nabija nad godziny i kradnie nasze pieniądze z kieszeni. No i takie proste rzeczy, no, na przykład no, to, że no, to, taki czas stracony to jest posiłek, który musimy mieć, musimy też odsapnąć. No dlaczego ten posiłek nie zorganizować w tym barobusie, gdzie tam jemy, nie zrobić jakiejś projekcji takiego większy monitor i oglądać podmontowane sceny i materiały. No przecież to jest bardzo proste, nikt tego nie robi. Oczywiście kradną nam czas po skończonych zdjęciach, ale już na przykład w Harry Potterze to jest normalny standard. No, do sali projekcyjnej, to jest mniej tej wielkości, przynoszą jedzenie i z talerzami się wchodzi na salę kinową, ogląda się materiał. Świetny system, dzięki temu się oszczędza godzinę pracy. Akurat w tamtym filmie nie chodzi o tą sztukę, tylko chodzi, żeby nie siedzieć tam kolejnej godziny. Ale przecież to taka możliwość oglądania daje nam właśnie dokładnie to rozeznanie, w czym jesteśmy. Problem z naszymi współpracownikami na różnym szczeblu jest dokładnie taki, że oni wykonują zadanie odtąd dotąd, kompletnie nie wiedzą, po co je wykonują.
filmie Lecha Majewskiego, mówię nie dlatego, że akurat to jest tego, tylko że pamiętam to wczoraj, w filmie, który jest zrobiony z tak niebywałą starannością, jest scena, w której tłuką faceta, nie wiem, przez 4 minuty na ekranie, walą go, tarza się w błocie, po czym widzimy go w zbliżeniu, twarz zakrwawiona kompletnie, a kubrat kompletnie czysty, nawet nie przysypany pyłem. No. W filmie o takiej staranności, no, po prostu kostiumolożka nie zauważyła, a oni, każdy jest człowiekiem, no, po prostu nie zauważyli tego, że no, po prostu kostium czysty z pralni. No. I to jest to oczywiście też problem, który wynika z zawodowości tej pracy naszej, że często młody reżyser myśli, że on przyjdzie do zawodowej ekipy, dostanie lepiej, no niestety bardzo często staje gorzej. No i teraz rzecz, która już jest konkretna i ona zbliża się do pewnej sprawy, którą uważam, że powinna nastąpić bardzo szybko, czyli przedefiniowanie zawodów filmowych. Architektura filmu bardzo skomplikowana, bardzo dużo artystów się składa na to, co jest potem dziełem filmowym i będziemy o tych zawodach mówić, ale tak naprawdę ten podział jest bardzo prosty, bo mamy ludzi, którzy są odpowiedzialni za słowo, czyli za tą i mają taki talent i to jest taki ich obowiązek, no, ta dramaturgia linearna i anegdota i opowiedzenie tej anegdoty, bo to idziemy do kina. No to dotyczy tej słownej części, no i opakowania, czyli obrazu. Choć oczywiście to są te elementy muzyki, które efektów całego dźwięku, o tym będę mówił, ale to jest ta podstawowa zmiana. Ja będę całą tą sprawę dotyczącą zawodu filmowego przedstawiał na zasadzie jak jest, a jak mogłoby być. Jeżeli uważacie, że to ma sens, to zastanówcie się nad tym, a jeżeli nie, to chętnie to wysłucham opinii przeciwnych. No, może zacznijmy od tego może lepiej jest, żeby zacząć od 4 zawody w jednym. I tak naprawdę, jak ja w różnych szkołach filmowych wykładam, to dwie rzeczy widzę. Po pierwsze widzę od razu, jak przyjeżdżam pierwszy raz do szkoły, że już w bufecie, bez znajomości tych studentów, mogę prawie ze znikomym tam 5% błędem palcem wskazać, kto z tych studentów w kantynie to są przyszli reżyserzy, bo oni już jakby na tym piętrze nie zrobienia niczego, na początku swoich studiów już jakby pokazują swoje przywódcze ego. I to nie jest krytyka. Niech tutaj obecnie na sali reżyserzy nie myślą, że to jest jakaś negatywna tego. Wręcz odwrotnie, ja wiem, że wielkie ego jest warunkiem twórczości, ale często to ego jest podstawową przeszkodą. Ta cała sprzeczność właśnie polega na tym, że ono bez wielkiego ega nie ma wielkich aktów twórczych, ale jednocześnie dzięki temu wielkiemu egu możemy zabłądzić. I patrząc z punktu widzenia obecnie na młodego reżysera, nie patrzę na reżyserów repów, którzy już mają sobą zasilą, bo dla nich te 4 zawody, które ja tutaj wymieniłem, ich nie dotyczą, ale na młodego reżysera to zazwyczaj to jest, oprócz tego, że on chce być reżyserem, wielu z nich sobie zdaje z tego sprawę, że żeby się przebić, warto mieć jakiś tekst i często piszą swoje własne teksty. I to się też potwierdza, że scenarzyści, ludzie, którzy mają talent literacki, przebijają się szybciej od tych, którzy takiego talentu nie mają. W związku z tym coraz więcej ludzi pisze, nawet jeżeli niespecjalnie im się to udaje. I to jest jakby jeden z zawodów. Księgowy. Dlaczego księgowy? No bo przecież sami wiecie, że nikt za młodego reżysera pieniędzy nie będzie szukał. No. Bo kto ma szukać? No on musi szukać. I to pierwsza rzecz, która mnie zdumiała, robiłem sobie w zachodniej filmie jeszcze wtedy systemem komunistycznym, bo wtedy w Polsce wystarczało podpis ministra i już były wszystkie pieniądze na film. Jak pojechałem do Niemiec pierwszy raz, to nagle te rozmowy z moimi kolegami, przyszłymi reżyserami, to były jakieś niebywale skomplikowane. Ja na przykład dostawałem scenariusz, który miał być w Kolonii, a potem dostawałem dokładnie ten sam scenariusz, który się odbywał w Berlinie. A potem kolejny miesiąc odbywał się w Hamburgu. Skąd to się bierze? No bardzo prostej rzeczy. On nie dostał w Kolonii pieniędzy, no to przepisywał tylko miasto, komputerze i dawał do Kolonii. Nie dostał w Kolonii, przepisywał miasto i dawał w Hamburgu. Aż dostał pieniądze. To są dokładnie te same scenariusze. Ich wiedza, jak zdobywać pieniądze, jak dodawać, jak przetrzymywać banku i tak dalej, to była wiedza księgowego. No, po prostu za każdym razem to zdumiewało, no bo no, jak miałem poczucie, że to przecież nie jest związane z ich zawodem. Domyślam się, że młodzi reżyserzy w Polsce dokładnie w tej chwili muszą taką wiedzę posiadać, no bo nikt za nich to nie zrobi, no bo tak to jest.
No i PR-owiec, słuchajcie, no i... Wiecie, ile jest filmów w tym w Gdyni w tym roku? 13. A wiecie, ile jest instytucji edukacyjnych w Polsce? 14. Co mam więcej mówić? A przecież te instytucje edukacyjne co roku wypuszczają absolwentów. Co roku macie nowego absolwentu. I w 40-milionowym kraju 13 filmów zasługuje na to, żeby pokazać publiczność, tak przynajmniej twierdzi dyrektor festiwalu. No przecież to w tym jest coś chorego, nie? Czyli nagle się pojawia coś takiego, że umiejętność sprzedania się i przebicia jest ważniejsza od talentu. I ja wykładam w różnych szkołach od 20 lat i muszę pan powiedzieć, że to jest no, jak 2 razy 2 jest 4. Jeżeli ja mam grupę tam 15 osób, jestem z nią przez tydzień, to po tygodniu w swoich myślach, w swoich tam notatkach, zapisuję jakieś adresy, maile, zaznaczam, kto moim zdaniem z tych ludzi zrobi karierę. Słuchajcie, nie zaznaczę najbardziej wrażliwych. Zaznaczam tych, którzy wiedzą, jak pociągać sznurki. Zaznaczam menadżerów. Zaznaczam tych, którzy się potrafią sprzedać. No bo taki ten świat jest zbudowany. I to kolega tutaj z YouTube wczoraj dokładnie powiedział. Umiejętność sprzedania się, umiejętność znalezienia się w odpowiednim miejscu i nie siedzieć jak myszka. Ten XIX-wieczny model artysty, słuchajcie, dawno minął. Wiara w to, że nas ktoś odkryje, no jest wiarą głupią. No. Nikt nas nie okryje. No i mówiłem o prewizualizacji, która oczywiście tą teorię autorską troszkę modyfikuje, bo wtedy mamy do czynienia z grupą, która już przez robienie szkicu filmowego jakby wciągnęła się, ona już rozumie, co w głowie reżysera powstaje. No i dzięki pracy całej grupy jest szansa, film będzie lepszy. I tutaj reżyser zamiast, mówiąc o jego zawodzie, zamiast mając do czynienia z ludźmi, którzy pokiwają głowę, że białe jest czarne, no myślę, że w takim nowym modelu to znajdzie się jakiś odważny po tych godzinach rozmów, które mają nad szkicem filmowym i podejdzie, słuchaj, no wiesz, może to w następnym filmie zrobimy białe jest czarne, ale na razie róbmy, że czarne jest czarne. To jest naprawdę ważne, żeby mieć wokół siebie współpracowników, żeby być otwartym na idee innych, bo dzięki temu możemy zrobić film tylko lepszy. No i teraz to, co jest mi no, najbliższe, no bo wykonuję ten zawód od ponad 40 lat, więc troszkę na ten temat mam do powiedzenia. No, operator, facet kręcił kopką, no bo tak naprawdę przecież reżyser w kinie nie był operatorem, no, tylko porozumiałem się za pomocą obrazów z widzem i facet, który kręcił korbką, był operatorem, a właściwie od niego się wymagało tylko, żeby równo kręcił, nic więcej od niego się nie oczekiwało. I mówiąc szczerze, mam takie poczucie, że w wielu krajach, a szczególnie za oceanem, niewiele się ta definicja rozbudowała, bo tak naprawdę no, operator w Stanach no, nie ma nic wspólnego z operatorem w Polsce na przykład. To jest technik odświecenia, nawet nie od kamery. No tam reżyser decyduje, gdzie stoi kamera i właśnie reżyser porozumiewa się z szwękierem, z operatorem kamery, bezpośrednio ponad głową bardzo często operatora. Operator świeci i to właśnie się na tym kończy. W zeszłym roku odbył się takie spotkanie, nasi koledzy amerykańscy podejrzewają lekko spanikowani. A przyjeżdżają do Polski właśnie dlatego, bo nagle w Bydgoszczy, a przedtem w Łodzi, a jeszcze przedtem w Toruniu, traktowani są jak artyści. Oni zaprosili iluś tam operatorów z całego świata i zrobili takie spotkanie. No i to było takie spotkanie, co zrobić tej tragedii. No ale to niestety to spotkanie przypominało stypę. I ja pozwoliłem sobie na takie parę słów powiedzenia, nie bardzo długo przyjęte. Bronili się, że no, ale przecież my ciągle jesteśmy artyści od światła. Ja już nie chciałem tego publicznie powiedzieć, wziąłem Zygmunta na bok i powiedziałem, wiesz jak to ze światłem jest, jak robiłem Harry Pottera, to jeden z producentów po zobaczeniu materiałów powiedział, słuchaj, te źródła, te smugi światła chodzą, ten las, są takie niskie, to tak wygląda, jak to było 6 po południu, a przecież jak czytam tę książkę, to jak tak kalkuluję czas, to musi być 3 po południu. Ja mówię, no tak, no, ale przecież wiesz, masz niskie sufity, to jest niska hala, ja nie mogę wyżej tego zawieść. No tak, no ale to nieważne, to jest 6. Ja mówię, no ale przecież to nie ma żadnego znaczenia dramaturgicznego tego filmu. No wiesz, słuchaj, to jest jednak, trzeba być wiernym dziełu i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie,
po klatce wymazywali te smugi światła. Wywalili to, bo czyli w tej chwili, no nie mówiąc o tym, że są, jeżeli mówimy o tej nowej dziedzinie, czyli wirtualnym operatorze filmowym, czy wirtualnym studio, świecimy w komputerze, a nie świecimy za pomocą reflektorów, tylko no, po prostu światło jest wirtualne, są tak samo jak jest wirtualny obiektyw i o tym też trzeba pamiętać. Czyli jest źle z tym zawodem. I to zło z tego zawodu wynika też to, że jest potworny bałagan tych wizualnych wydziałach. Tak naprawdę na planie każdego filmu, w Polsce tak samo, tak naprawdę nie wiadomo, kto decyduje o wartości wizualnej filmu. No jeżeli na przykład ja robię film ze Starskim, no akurat ze Starskim ja się świetnie porozumiem, bo to jest fajny facet i on akurat jest świetnie wykształcony i to jest akurat bardzo dobry przykład scenografa. Ale z wieloma scenografami, no ja nie mogę podejść do Starskiego i powiedzieć, słuchaj, ja mam taką wizję filmu, ja muszę to negocjować. Ale przecież to nie tylko chodzi o Starskiego, czyli scenografa, czy też o tego, ale chodzi o kostiumologa, ale tak nawet możemy powiedzieć o dekoratora wnętrz. I każdy z nich ma jakby swoją autonomiczną szansę decydowania, w jakim kierunku pociągnąć, albo kolorystycznie film. Czyli praktycznie biorąc, żeby ustalić jakąś strategię, no to trzeba iść do reżysera. Bo tylko on może to ustalić, on może rozsądzić. A reżyser obładowany dokładnie tak samo, jak on padał z scenarzyście tysiącoma rzeczami, no on mówi, no dobra, wiecie, róbcie, dajcie tam czerwono, nie jest czerwone. No i z tego wynika jakiś potworny bałagan. Pewną szansą dla zawodu operatora jest przejęcie tego, no co było dosyć egzotycznym modelem. Model polski polegał przez odizolowanie Polski od świata. I poprzez fakt, że Szkoła Łódzka tak naprawdę miała tylko dwa wydziały prawdziwe. Bo jak ja studiowałem, to Wydział Aktorski był na Gdańskiej, a nie na Targowej. I tam jeszcze był, jak pamiętam, Wydział Produkcyjny, ale to było zaoczne. I tak naprawdę w szkole były tylko dwa wydziały. Operatorskie, reżyserskie. I te dwa zawody się już na początku komunikowały i takie pary wychodziły ze szkoły. I w tym sensie myśmy byli angażowani, to wynikało też z komunistycznego systemu, bo byliśmy jakąś tak zwaną gotowość, czyli taki rodzaj, dostawaliśmy jakieś pieniądze co miesiąc, czyli byśmy angażowali na miesiące przed przystąpieniem do zdjęć i ten czas się spędzało na dogadywaniu, na pisaniu. No tak naprawdę każdy z nas współpracował przy nowych wersjach scenariuszy. Czyli to było kompletnie inne wykonywanie tego zawodu, dokładnie o tym, jaki chce zaproponować. To było wykonywanie zawodu, w którym o stylu filmu, o wizji filmu decydował proces przygotowawczy, a nie zdjęciowy. Na planie już naprawdę niewiele można zrobić. Na planie można troszkę inaczej poświecić, ale to jest wszystko. Troszkę inaczej pomachać kamerą. Wizualna strona filmu i decyzja o stylu filmu, a często nasze filmy ciągle opowiadają te same historie. Nasze filmy różnią się tylko od siebie poprzez to, jak zostają powiedziane, a nie o czym zostają powiedziane. One mogą tylko powstać w tym okresie przygotowawczym. No ale niestety na przykład w systemie, no bo to nie wynika z logiki ekonomicznej, w systemie amerykańskim, na początku angażują scenografa. No bo ktoś musi wybudować te dekoracje. No czy ja przyjeżdżam, no wszystko już jest zupa po obiedzie. Dekoracje są wybudowane, ściany pomalowane, co ja mam do gadania? No to ja tak naprawdę mam tylko do zrobienia światła, nic więcej nie mogę zrobić. Absurdów, no setki. No. W filmie King Arthur zbudowali za 12 milionów, 17, że 12, bo, kilometr 200 metrów. 17 milionów dolarów wybudowali mur Hadriana. Ten mur Hadriana miał długość kilometra 200 metrów. Tylko, że wadą tego muru była taka, że się nie dało sfotografować go w jednej całości. Bo kawałek około 300 metrów tego muru był za lasem. To była pierwsza kłopota. Druga kłopota polegała na tym, że ten mur był wybudowany na dnie doliny. No każdy, naprawdę, no moja córka, która jest filozofem, jak miała 14 lat, to wiedziała, że jak mam ją sfotografować, to mam ją sfotografować od dołu, zawsze mi mówiła, bo ona chce mieć długie nogi. No każdy to wie. No i w związku z tym ten mur, który miał 7 metrów wysokości i 4 metry szerokości, gdziekolwiek się stawiło kamerę, to wyglądał jak płotek u sąsiada dwumetrowy. Czyli te 17 minutów w ogóle nie było widoczne. Mało tego. Pole bitwy, które się rozciągało przed tym murem i na którym spędziliśmy miesiąc czasu, to było tak usytuowane topograficznie, że słońce wschodziło i zachodziło po tej stronie muru, czyli ten mur był cały czas płasko oświetlony słońcem, cały dzień. W związku z tym ja cały miesiąc fotografowałem bitwę stojąc
plecami, kamery stały plecami do 17 milionów dolarów, no bo każdy głupi wie, że scenę akcyjną trzeba fontrować w kontrze. No. Nie da się kontrować na płasko, nie da się sfotografować na płasko. Scenograf zdecydował. Znaczy nie wiem, czy on zdecydował, to się nie zna. To nie jest w ogóle, że nie chcę w ogóle krytykować, to jest taki przykład no, tego kompletnego absurdu. Czyli generalnie rzecz biorąc, uratować zawód operatora to jest wziąć odpowiedzialność z siebie. No i tutaj powtarzam, co się dzieje. Nie wymieniłem jeszcze jednego punktu, o którym będę mówił. Dewaluacja zawodu mówiłem. Pozycja operatora zajął montażysta. Dokładnie tak się dzieje. Myśmy kiedyś byli ważni. Myśmy byli pierwszymi widzami filmu. A w tej chwili osobą niebywale ważną jest montażysta. Bo selekcja jest istotna. Kręcimy strasznie dużo. On ma wpływ. Montażysta jest pomiędzy planem filmowym i postprodukcją. On się kontaktuje z postprodukcją. Jak my już dawno kończymy zdjęcia, to montażysta ma wpływ bardzo często estetyczny na charakter tych wizualnych efektów. To powoduje, że jak przychodzimy robić korekcję barwną, to już często jest zupa po obiedzie, bo pewne decyzje podjęte przez wizualnych artystów, przez CGI-owców, no, zmuszają do utrzymania kolorów takiej, a nie innej postaci, no bo potem już w tych warstwach nie można tego zmieniać, bo to już jest pożenione. Czyli operator nagle stał się zawodem ważnym, a operator stał się zawodem nieważnym. Co oczywiście ja niczego nie krytykuję, to jest po prostu fakt, tak jest i tyle. Kiedyś byliśmy pierwszymi widzami filmu, bo nie było żadnych monitorów. Myśmy widzieli to, co się dzieje przed kamerą. No i polskim modelu mówiłem. I jak mogło być? No po pierwsze, zapomnijmy o fotografii, no bo każdy głupi potrafi fotografować teraz. No to nie widziałem dzisiaj, jak Łukasz z kolegami robili próby porównawcze. Ja nawet się nie wybieram na te próby, bo wiem, że te próby są dokładnie takie same, że tam różnice są aptekarskie. A to nie chodzi o aptekarstwo, słuchajcie, tak naprawdę. Wszystkie kamery są dobre. Jest dużo za dużo dobrych kamer i tak naprawdę wąskie gardło to jest projekcja, a nie zdjęcia. Z obiektywami też jest sprawa dwuznaczna, bo oczy temu mówiliśmy, że wcale nie jest wskazane fotografowanie na wyszukanych PL mount obiektywach, bo seryjne obiektywy fotograficzne w 3D spełniają lepszą rolę i tak dalej, i tak dalej. Czyli visual director byłby ktoś, kto jest jakby odpowiedzialny za całą wizję i to wymaga rewolucji, no bo on powinien zacząć pracować bardzo wcześnie, a żeby zacząć pracować bardzo wcześnie, musi przejąć funkcję i to jest pewnie będzie bardzo niemile widziane jako pomysł, ale przecież to wy robicie tak, filmy studenckie, robicie w ten sposób. On powinien zająć rolę scenografa. No nie ma takiego powodu, że w filmie współczesnym, gdzie kręcimy w naturalnych wnętrzach, używać scenografa. On powinien bardzo wcześnie zacząć pracować, ale on musi po pierwsze być gotowy do zrobienia prewizualizacji. Czyli powinien się wyspecjalizować w tych technikach, jeżeli to są sceny na przykład, które niemożliwe są do zrobienia w szkicu filmowym. Bo są tak, będą takie sceny, to nie będziemy mogli zrobić w szkicu filmowym, bo będą za skomplikowane, trzeba zrobić animatik, albo trzeba narysować przynajmniej storyboard, no więc to powinien zrobić operator. Nie powinien oczekiwać, że ktoś to za niego zrobi. No bo wtedy sam wskazuje na to, że z nikim. I w małych filmach powinien właśnie zastąpić rolę scenografa, czyli on powinien tego, a drugi operator, bo on jest konieczny w takim systemie, to nie jest szwęgier, tylko partner. Bo właśnie drugi operator byłby tym, który przygotowuje kolejny obiekt, robi na przykład pre-lighting, oświetla go wstępnie, czyli przyspiesza całą sprawę, a później jak się okazuje, że coś nam brakuje, to sprząta, czyli ja powtarzam ten model, czyli mamy dwóch operatorów. Jest jeden, który jest szefem, który pracuje od początku do końca i ma partnera, który jest tą osobą, która przygotowuje to, co ma być następny dzień. Czyli zastępuje, no mówiąc, że dosyć dużą armię ludzi, no, dekorator wnętrz i tak dalej. No pewnie, że jest rekwizytor potrzebny. Ja nie podważam funkcji rekwizytora, ale na przykład już podważam funkcję kostiumologa w współczesnym filmie, gdzie funkcja kostiumologa ogranicza się do tego, że przychodzi do mieszkania aktorki, mówi pokaż co masz w szafie i mówi na tej scenie włożysz to, a na tamtej włożysz to. I potem zarabia cały... No i oczywiście taki operator, który byłby dyrektor visual, albo visual director, no musi być człowiekiem, który jest gotowy do tego, żeby przynajmniej w semie nadzorczym, a tak się to odbywa. No.
Tim Park, który ja pracowałem przy Black Hole Down i przy Harry Potterze, to jest, on jest supervisor, słuchajcie, on nic nie robi. On się zna na efektach specjalnych, on po prostu rozdziela, on wie, który dom produkcyjny zrobi taką rzecz, a który inny. On po prostu ma wiedzę pozwalającą na to, żeby być supervisorem do wizualnych efektów. Operator, jeżeli chcecie się utrzymać na rynku, musicie po prostu zdać sobie z tego sprawę, że tą edukację, którą otrzymujecie w szkołach, jest niewystarczająca, żeby wykonywać takie rzeczy. No bo oczywiście pewne umiejętności, jak na przykład narysowanie dekoracji, czyli scenograficzne, architektoniczne, jakieś wstępną wiedzę powinniście posiadać, czy też wiedzę przynajmniej jakąś podstawową, jeśli chodzi o programy postprodukcyjne, to jest konieczne, ale jeżeli mówimy o ratunku dla tego zawodu, no to ja widzę tylko taki, ja nie widzę innego. Ja nie widzę innej szansy, żeby operator przetrwał jako zawód. Jest to zawód na przykład w naszym kraju bardzo modny, ale mówiąc szczerze, no, gdybym ja był reżyserem, to ja bym się specjalnie zastanawiał, kto był operatorem. No. Jakiś miły człowiek. No. Ja wiem, kogo bym wziął. Nie będę wymieniał nazwiska, bo już ma i tak jest zepsuty. Ale ja się słabo znam na technice, on się świetnie zna na technice, więc po prostu bym... Oczywiście on ma wspaniałe pomysły, jest genialnym człowiekiem, ale głównie bym liczył na jego wiedzę techniczną. Więc to jest dokładnie ten problem, który wynika dotyczący tego zawodu. No i w scenografii dużo mówiłem. Konflikt wizji, kto odpowiada za całość. Nadmiar marnotrawstwo pieniędzy, opowiadałem. I przypominam, o czym mówiłem. Scenograf nigdy nie jest na planie. Nie może być na planie. On przygotowuje kolejne obiekty. Ich tryb pracy nie pozwala im być na planie. W związku z tym on no, bardzo często buduje... Akurat film, który widzieliśmy, mieliśmy dokładnie takie przykłady do budowania rzeczy, które... No, bo wiadomo z góry, że one nie musiały tam być. Bardzo miły człowiek, wielki artysta, uważam. Ale no po prostu to jest pewien trening, to jest pewna edukacja. Szkoła filmowa daje ją, jeżeli ktoś skończył architekturę, no trudno, żeby ją posiadał. No i ostatni punkt, mówiłem o tym. O tym mówiliśmy. Budujemy, przygotowujemy tylko, co wynika ze szkicu filmu. No to jest dokładnie, przywracamy tego szkicu filmu, tego outline'u. Ja już ten drugi operator, który miał przejąć tę rolę scenografa, on dokładnie wie, co zbudować. No i dekorator, wnętrz, rekwizytor, to naprawdę niepotrzebne są, żeby były dwa zawody. Nie ma takiego powodu, no ciągle są dwa, a przecież to wyjątkowo łatwo można połączyć w jedno. No i to jest zawód ważny, no bo oczywiście są potrzebne rekwizyty. Ktoś to musi załatwić, to trudno obciążać drugiego operatora. Ale tu muszę powiedzieć, że znowu robiąc szkic filmowy, my dokładnie wiemy, co potrzebujemy. Dokładnie wiemy, jakie elementy są potrzebne i możemy te rzeczy wcześniej przygotować. I tak jak kiedyś robiliśmy, i takie nasze są doświadczenia w Film Springu, bo na początku Film Spring polega na tym, że się robił jeden film. I ludzie, którzy przyjeżdżali, przygotowywali ten film z różnych krajów, z czterech krajów na przykład, przyjeżdżali na Hell i oni wszystko przywozili, wszystkie rekwizyty, bo ja mówiłem z góry, słuchajcie, jak nie przywieziecie, to nie będziecie mieli. No. Na przykład mieli wypadek samochodowy, ja nie zgadzałem się na wypadek, bo się bałem jak ognia tego wypadku. Ale w końcu mnie przekonali, że nie będą robić nic niebezpiecznego, to uchwyciłem się ostatniej deski ratunku, powiedziałem, ale nie potraficie zrobić charakteryzacji. Hała. Poszła Norweszka na kurs charakteryzatorski miesięczny i zrobiła taką charakteryzację, że po prostu można na planie w Hollywood ją pokazywać. No to jest możliwe. No. Naprawdę nie ma granicy. No, można się czegoś błyskawicznie nauczyć. W tym wypadku było. Mówiłem o tym, więc przelatuję przez... Kiedyś kleją to, co było, ale kręciliśmy bardzo małe. W Polsce kręciliśmy w stosunku 1 do 4. Słuchajcie, teraz kręcimy w stosunku często 1 do 50 albo 1 do 100. Kręci się z wieloma kamerami, kręci się bardzo dużo, nadmiar materiału i w tym sensie nagle często się tak zdarza i to nie jest tak, że ja spekuluję, wiem, że tak się zdarza, że tak naprawdę często oglądacie w kinach film, którego nie reżyser jest autorem wersji montażowej, tylko właśnie montażysta, który po prostu ma swoją wizję filmu. Słuchajcie, może być to genialna wizja filmu, może to być jakiś świetny facet. No to, bardzo uważam, że Scalia jest takim człowiekiem, który mógłby reżyserować filmy. Ale często mamy do czynienia ze złą selekcją a niewykorzystaniem wszystkich szans, bo to przepuszczane jest przez pewien określony gust i ten gust powoduje, że,
że dany montażysta wybiera określone rzeczy, a określonych nie wybiera, ich nie widzi, no, na co umarł kaka, mówiłem już wcześniej. Montażysta, jak mogło być? W ostatnim filmie niemieckim mówiłem Detlefowi, słuchaj, musi mieć montażystę na planie, bo to naprawdę taki jest film amorficzny. Dobrze było, że tego, no był na planie, tyle że nie na planie filmowym, tylko w hotelu. No, zbudował sobie montażownię. Świetny montażysta, to nie ma cienia krytyki, no ale uważam, że w paru miejscach i momentach, gdy był na planie, to kształt tych scen byłby troszkę inny. Bo byłaby jakby większa kontrola tego, co się dzieje i można to spokojnie było zrealizować. No i to, co już mówiliśmy, obligatoryjne projekcje zmontowanej cząstkowo całości, nowe sceny plus kic, a także montaż różnych wersji filmu. Jeżeli ten scenarz jest na planie, czyli jeżeli możemy, to zaczynamy bardzo wcześnie tą realizację filmu i możemy sobie pozwolić na pewne wersje. Możemy zrobić projekcję po 30% zdjęć, po 50% zdjęć, gdzie możemy sobie zrobić projekcję różnych wersji i to na pewno by nam pomogło. I wracam z powrotem do Kieślowskiego i dlatego wspominam, bo Kieślowski był świetnym reżyserem, bardzo dobrym scenarzystą, on był mistrzem świata jako montażysta. On był geniuszem montażu. Po prostu jego umiejętność, myśmy wszyscy korzystali z jego doświadczeń, umiejętności, a wyglądało to z bardzo prostego powodu. Można było przyjść o każdej porze dnia i nocy w dokumencie. Jak w nocy przychodziło, gdzie się świeciło światło, to mogło się założyć bez wielkiego błędu, że tam siedzi Kieślowski, montuje film. On po prostu albo montował swoje, albo pomagał innym i w tej dziedzinie był genialny. I on traktował troszeczkę montaż filmu fabularnego jak dokumentalny. On penetrował wszelkie możliwości, które wynikają z montażu. I tu chciałbym was naprawdę poprosić o to, nie przestawajcie montować. Montujcie, konfrontujcie wasze idee z innymi, bo często dopiero odkrycie tego, co jest duchem waszego filmu, odbywa się w montażowni. No zawód, który no niestety no właśnie nazywa się inżynier, no i dźwięków w Polsce się często tak mówi. No. No ja nie znam takiego filmu, w którym inżynier dźwięków włączył się w przygotowanie filmu. A w dodatku często on nagrywa jakieś tam tysiące dźwięków i są świetni i zaangażowani już na planie operator dźwięku, ale postprodukcję przejmuje kogoś inny. Myślę, że oto ci postprodukcji przeglądają te wszystkie dźwięki, tam nagrywają godzinami, a skąd tam biorą z biblioteki dźwięków. No. To zazwyczaj tak się odbywa, no po prostu tego są kilometry i to się nie sposób tego zrobić. I w tym sensie taki system, jak był kiedyś, w Polsce zresztą, no, jak tam Wiesia Dębińska, taki dźwiękowiec, z którym ja pracowałem przez lata, to ona pracowała od początku do końca i to był moim zdaniem system rozsądniejszy, sensowny. Ona odpowiadała za całość, łącznie z montażem dźwięku, na przykład w montażowni. I był montażysta dźwięku oczywiście, ale ona nadzorowała tą pracę, była takim superwizorem od początku do końca. Słuchajcie, nigdy, ja przynajmniej się nie spotkałem z tym, żeby przygotowanie techniczne aktora do dźwięku odbywało się przed planem. Przecież te kostiumy są gotowe. Nie można tego mikrofonu tam założyć wcześniej i tego. Przecież jakby się policzyło czas i się marnuje na planie przez zakładanie mikrofonu i przygotowanie aktora do realizacji dźwięków, to mamy, to słuchajcie, to mamy dwa dni zdjęciowe. Bez żadnego problemu. Dwa dni zdjęciowe mogę spokojnie, a nawet jeżeli to jest jeden dzień, to już jest olbrzymi zysk dla filmu. Czyli no, to jest zawód, który zdecydowanie wymaga, moim zdaniem, no, rewizji podejścia do wykonywania tego zawodu. Sposób, jaki wykonujesz ten zawód, jest dostosowany do techniki, no, bardzo skomplikowanej techniki. Ja mówię szczerze, źródłem tej techniki, że się nagrywało, jeszcze taki film, ja pracowałem w takim filmie, że nagrywało się na ciężarówkach. Takie jakieś były wielkie magnetofony stacjonarne, na taśmie filmowej pisały i jak się tam krzyczało, tam kamera tego, to ten dźwiękowiec dawał po klaksonie dwa razy. To było wiadomo, że to uruchomił tę maszynę i można było nagrywać dźwięk. A, no to mówię, odpowiedziałem za całość, łączając postprodukcję, wizję oprawy dźwiękowej przygotowana już na etapie filmowego szkicu. Słuchajcie, no przecież to jest twórcza praca. No. Ile, dlaczego my ciągle myślimy tylko o wizualnej stronie filmu, jak myślimy o stylu filmu? Przecież człowiek, który ma taką wrażliwość, który by się pojawił w tym okresie budowania tego szkicu filmowego, który by myślał tylko i wyłącznie o tej sferze, jest w stanie wnieść tak dużo dramaturgicznie do filmu, wymyślić tak
tak wspaniałe rzeczy. No, naprawdę warto byłoby w ten sposób myśleć. No i to, co mówiłem, przygotować się. No i tu jest to, co idzie coraz bardziej w dół, czyli specjalnie zaprosiłem Mateusza, ale będzie krzyczał, to nieprawda. Na planie jest bardzo dużo techników, którzy są naszymi bliskimi współpracownikami, bez nich film nie powstanie. O absurdzie amerykańskim opowiedziałem, ale w dalszym ciągu to polega na tym, że jeżeli na przykład robimy w plenerze i ja potrzebuję jazdy, no to tych dwóch czy trzech gripowców w pocie ustawiałem jazdę, no elektrycy się grzeją na słoneczku obok, no bo to nie jest ich robota. To nie znaczy, że tak musi być, bo przecież można te zawody w jakiś sposób połączyć i tak się dzieje. No, tak się dzieje w systemie meksykańskim, o którym mówię. W dodatku, jak się przygląda w tych ciężarówkach, co oni posiadają, bo oczywiście mają różne narzędzia, no to w każdym z tych ciężarówek jest praktycznie to samo. Każdy ma drabinę, każdy ma jakieś tam dodatkowe narzędzia. W związku z tym przestrzeń transportowa, która jest używana na planie, przy to zapłacić za te ciężarówki i tak dalej, jest przestrzenią, no, która się kolejne marnuje pieniądze. No i cała sprawa dotycząca papierkowej roboty. No przecież ta ilość rzeczy, którą pisze sekretarka planu na planie, którą nikt nie czyta tak naprawdę, albo bardzo mało z tych rzeczy jest ważnych, no jest absurdalne. A to ciągle jest, bo to jest tradycja no, z filmu negatywowego. No, różnych rzeczy nie chcę wchodzić, bo nie chcę za długo gadać. No, czyli krótko mówiąc, no, gdzieś tak na planie, że właśnie jedna grupa idzie, tu, a teraz tu przygotowanie, tu kawka, a tu nawet mój bliski współpracownik, ostatnio przyłapałem go na tym, że poszedł sobie na grzyby na planie, no bo uważał, że akurat nie musi być na planie w danym momencie i poszedł sobie na grzyby. Bardzo, a dodatkowo już tak brak kontroli miałem na przykład, że przyszedł do mnie się pochwalił jako pięknego grzyba znalazł. Ja wiem film w Meksyku. W Meksyku nie ma żadnego podziału między gripem, elektrykami i ludźmi od konstrukcji. Jest tylko jedna osoba, to się nazywa niby gaffer, ale tak naprawdę oni wszyscy są, akurat ta ekipa była Indian. Byliśmy w dżungli. Jeżeli trzeba robić jazdę, to robią wszyscy. Mało tego, w tej grupie jest też sanitariusz odpowiedzialny za jakieś wypadki, za tego. To jest jeden człowiek, czyli wszystkie sprawy techniczne. Wszystkie sprawy dotyczące jazdy, konstrukcji, zabezpieczeń, oświetlenia, butterfly, robi jedna grupa ludzi. Dlaczego tak nie robimy filmu? No naprawdę nie wiem. Nie wiem. Bo przecież to ewidentnie jest ekonomiczny model. Przecież tak jest skomplikowane, żeby kogoś nauczyć, że jakoś jak ustawić lampę, a tego, który stawia lampę, nauczyć jak zrobić jazdę równo, czy pchnąć ten kran, czy tego. Słuchajcie, ta ilość ludzi, o której mówiłem tutaj, tego może ulec znacznemu ograniczeniu, już to wymieniłem te przykłady, a naprawdę nie przechodzę detali, nie idę w make-upy i te różne rzeczy, no bo już po prostu, nie chcę was tutaj męczyć, ale takim modelem filmu, który mi się bardzo podobał, to jest model islandzki, to jest malutki kraik, ich nie stać na nic innego i tam, a ponieważ jest klimat okropny, to oni mają takie, co kiedyś taka idea była, ale nigdy ona nie została zrealizowana, mają ekipa filmowa, jeden autobus, jest na autobusie agregat, jest stołówka, ale ekipa też oczywiście jest 10-osobowa, no. Nikogo więcej tam nie ma, ale wszystko w tym jednym autobusie jest. I oczywiście, no, ja nie widzę żadnych powodów, dla których mamy tak ilość tych ciężarówek i tego wszystkiego, bo oczywiście szczególnie przy niskonakładowym filmie taki autobus dobrze zorganizowany, no, byłby idealnym rozwiązaniem i dlaczego tak się nie dzieje? Bóg wie. No i to ostatnie, no ogólnie potrzebowali światła, to już wam mówiłem, spółdzielnia filmowa, powiem troszkę na końcu, bo to jest pewien projekt, który będzie towarzyszył film Springowi w przyszłym roku. Chcemy zrobić taki case study nowego modelu produkcyjnego. No i rzecz, która pieniądze, czyli producent. Słuchajcie, producent nie jest zainteresowany jakością filmu. Nic go to nie obchodzi, bo na tym nie zarabia. Albo, no nie ma przecież, producent europejski, polski, czy nie dostaje żadnych tandiemów. Co go obchodzi, że film będzie się podobał w kinie, czy nie. Cały dochód producenta jest taki, ile on zaoszczędzi. Czyli krótko mówiąc, brzydko się odzywam, ale dokładnie, no, co wyciągnie wam z kieszeni.
wszystkich filmach amerykańskich, tych najgorszych, które nigdy nie dotarły do Europy, zawsze miałem dodatkowe dni zdjęciowe. I to nie dni zdjęciowe. A w filmie Król Artur, który naprawdę nie jest wielkim filmem, mieliśmy 2 tygodnie dodatkowych dni zdjęciowych, nie razem, w różnych. Pierwsze 4, potem tydzień, potem kolejne 5 dni. Ten system, no i teraz oczywiście to jest system komercyjny, oni muszą zarobić, więc oni nawet jak film jest taki sobie, jak widzą szansę uratowania, to pakują, no bo to jest kinematografia, która zarabia i oni w studio sobie może pozwolić, że jakiś film pójdzie na straty. Natomiast pojedynczy produkcja europejska nie może sobie pozwolić, bo dzień dodatkowy zdjęciowy, nawet gdyby to uratował, ten dzień uratował genialny film, to jest cały jego dochód. Czyli jeżeli wy chcecie robić dzień dodatkowy, to kradniecie mu wszystkie pieniądze. On się nigdy na to nie zgodzi. Czyli dokładnie to zapisałem. W dodatku, słuchajcie, no ja przebiłem się w filmu i mogę wam powiedzieć z pełną jaskrawością. Ja mogę przynieść do producenta 3 propozycje sprzętu. Dużą, średnią i małą. Obojętnie jaką przyniosę. On pierwsze co powie, to jest zawsze za dużo. Zawsze tak mówią. No bo to jest technika ich pracy. Jeżeli przyniosę naprawdę ekonomiczną listę, która nawet jest poniżej możliwości zrealizowania filmu, to pierwsze słowo, które powie producent, powie: stary, no tu, no, wiesz, no, tu kurczę przesadziłeś. No tak mi powie. No. Oczywiście już ze mną troszkę tak ostrożniej robią to, ale no wam to będzie na 100%. Czyli oczywiście zasada jest taka, żeby wszyscy, ale to robią faceci innych wydziałach, przynoszą za dużo, bo muszą coś oddać tak czy inaczej. Bo to jest handel jak na targu o jaja, no. No bo przecież oni się nie znają na tym. No skąd się mają znają, jak ty masz oświetlić, źle potrzebujesz lamp? A skąd on to ma wiedzieć? On nie wie o tym, no. On to robi na oko. No a na oko to znaczy handryczy. On patrzy na twoją wartość rynkową i na ile może się handryczyć. To jest oczywiście absurdalne. No i to, co pisze, nigdy sprzętu nie jest właściwa. No i wypnąć wszystkich na pal, kawka. To jest producent filmowy. Ja oczywiście jestem złośliwy, słuchajcie, no ale złośliwość polega na tym, że chcecie, żeby się zapamiętali, co mówię. Może to jest oczywiście przesadne, bo no, tak jest, nie jest tak, że wszyscy kawka i tak dalej, ale ja zauważam bardzo prostą zależność, że departamenty produkcyjne rosną w każdym kraju, coraz więcej, no bo oni są bliżsi pieniędzy i jakby mają metody ku temu, żeby coraz więcej rozbudować współpracowników, a to się dzieje oczywiście kosztem innych departamentów, ale oczywiście to dokładnie to, co mówiłem przedtem, to... No i teraz rzecz, która jest rzeczą, dlaczego w ogóle ten wykład zaproponowałem? No po prostu dlatego, że my jako Film Spring chcemy spróbować w tym roku, a tematem przyszłego roku to powinna być implementacja tego, chcemy spróbować zrobić taki case study, no, o tym, o czym rozmawiałam, ale może nie tylko to, o czym mówię, bo chciałbym właśnie, że jutro w tym panelu dyskusyjnym, żebyśmy wspólnie poruszyli te tematy. I pierwszym założeniem tego pomysłu jest taki, że jako Film Spring, oprócz warsztatów, tych plenerów, które robimy, bo chcemy je robić co roku, chcemy zrobić na naszej stronie internetowej taki serwis, w którym wyłącznie można będzie było wkładać, uploadować szkice filmowe. To nie mają, to dla zasady nie powinny być skończone filmy. To mają być szkice filmowe. I te szkice filmowe mają spełniać funkcję, o której mówiłem przedtem, nie będę ją powtarzał, ale ponadto chcemy ogłosić konkurs na najlepszy szkic filmowy i my w ramach Film Springu, nie mogę się zobowiązać w 100%, bo to ode mnie zależy, będziemy ten, ale już rozmawiałem tam powiedzmy z paroma osobami, znaczy to co obiecują, a co dają, to zawsze jest dwie różne rzeczy, ale pewną obietnicę mam, że my ten nagrodzony przez jakieś jury, które stworzymy, zresztą wśród was, nie będę szukał tych ludzi z zewnątrz, będzie nagradzało najlepszy szkic filmowy z tych wszystkich i ten film zaczniemy robić tu, ale go chcemy skończyć. Czyli chcemy wyprodukować najlepszy z tych filmów. A poza tym ten serwis spowoduje to,
że tam macie szukać współpracowników, no bo jeżeli taki serp jest zapublikowany i to jest jawny set, taki szkic jest opublikowany, no to on daje pewną szansę poszukiwania współpracowników, no na przykład kompozytora, no, że ktoś wam przysyła makietę jakiejś muzyki, no i przykładacie od tego szkicu i wam się podoba i już macie kogoś. Jak ktoś tam, nie wiem, jakiś operator z nazwiskiem popularny ogląda ten szkic, mówi, no właśnie, dlaczego nie, no to fajna historia, to chętnie, no i się do was zgłasza i czyli to ma być przez definicję półprodukt. To ma być coś, co zachęca. I to chcemy zaproponować jako serwis, który zbudujemy na naszej stronie, ale który ma służyć czemuś, o którym, tak jak w tym roku jest interaktywność, oczywiście o interaktywności też będziemy mówić, tak jak mówiłem po raz drugi o 3D w tym roku, to chcemy mówić o tanim modelu produkcji i ten tani model chcemy zrealizować. No a tu jeszcze jest, może przejdźmy te punkty, bo może czegoś zapomniałem, bo zaraz będę mówił o tym dalej, co z tego wynika. No więc to mówiłem, miejsce, gdzie umieszczałem wyłącznie szkice filmowe. No, nazwałem to wstępnie, bo to nie jest nazwa, która mi się specjalnie podoba, ja też się nie podoba, ale tak waiting room, spin waiting room. Miejsce, gdzie umieszczałem wyłącznie szkice filmowe, dyskutujemy z innymi o zmianach. No to jest właśnie też forum dyskusyjne, możemy tutaj ten szkic filmowy umieścić jako coś, co otwiera pewną dyskusję na temat naszego tego. A w dodatku, słuchajcie, macie 100% gwarancję, że nikt nie ukradnie. Pomysły scenariuszowe kradniemy, a to już jest dokument, to są sceny, to tak łatwo ukraść nie można. To jest dużo łatwiej obronić wasze prawa autorskie za pomocą czegoś takiego, niż za pomocą tekstu. No i szukamy pieniędzy, współpracowników mówiłem, o konkursie mówiłem, razem z sponsorami sfinansujemy film. Film Spring Production, to jest właśnie o czym będziemy mówić za chwileczkę. Film Spring Production, wyróżnia nagrodzony film, początek produkcji w trakcie plenerów. Film Spring Production. No, część elementu tego, no chodzi o to, żeby robić te filmy tanie, macie już w tej chwili na naszej stronie, macie, wydaje mi się, nowoczesny system oferowania sprzętu, a nie tylko w celu sprzedaży, ale w celu wynajmu. Namawiam to, żeby to korzystać, no bo to potania nasze spowoduje, że nasze środki wydane na sprzęt będą mniejsze. No i oczywiście ja liczę na to, że my tu wkładamy kolosalny wysiłek, no chłopaki, które to robią, Janek, Łukasz, Andrzej, no, to, żeby przygotować to montażownię, ten sprzęt, to dowieźć, to papierkowa robota, Kosia cały rok zasuwa, żeby załatwić te wszystkie umowy. Ja wstaję o 7, żeby robić jakieś przelewy. No, to jest po prostu monstrualna robota i dlaczego nie wykorzystać tego zgromadzenia sprzętu, żeby zrobić coś dłużej. No bo przecież to, jak już padamy do wysiłku, to ten 8 dni to jest jakieś absurdalne. A jak widzicie, to jest kupę nowoczesnego sprzętu i jest dosyć dużo tego. I od strony technicznej, no, można sobie wyobrazić, że możemy zapewnić jednej ekipie filmowej no, luksusowe warunki. I to chcemy z tego też wykorzystać. I właściwie tylko jedna rzecz, o którą musimy walczyć, to o, poważnie, bo z tym najtrudniej, to są... no i rzecz kolejna, znaczy nie skończyłem zdania, pieniądze już są zmęczone. Rzecz kolejna to jest rodzaj spółdzielni filmowej, której uważam, że to jest pewien pomysł, to chcę od was usłyszeć, nie wiem czy uważacie, że to jest słuszne czy nie, czy chcecie się w to bawić, czy ktokolwiek się w to bawić, ale tak naprawdę no, bardzo wielu z was nie ma pracy i być może praca w innym charakterze, czyli nie szukać na rynku ludzi, którzy są oświetlaczami, którzy są gripowcami, no ale może w ramach tej Film Spring Production może zrobić rodzaj spółdzielni, no, gdzie zamieniamy się rolami, że wykonujemy nie za darmo, ja nie uważam, to normalnie płatna praca, to nie w żadnym wypadku. Zrobić rodzaj spółdzielni filmowej, która zakłada to, że jesteśmy jakby w ramach tej rodziny, że raz jesteśmy artystami, a raz jesteśmy pomocnikami przy tworzeniu dzieła. No, nie wiem, ja tam lubię być na planie filmowym i myślę, że niektórzy z was też i może od czasu do czasu zmiana roli jest niezła. No i to, o czym mówiliśmy, inna organizacja pracy pozwalająca kontrolę dzieła,
przejrzysty model ekonomiczny. Chcemy zrobić to transparentnie, żeby było wiadomo, że my żadnych pieniędzy z waszej kieszeni nie wyciągamy. Znaczy wiadomo, że też taka instytucja nie może być funkcjonować w próżni ekonomicznej, czyli jakąś tam marżę musimy pobierać, ale to będzie transparentne, to będzie oczywiste dla wszystkich, czyli ten model Film Spring Production, jeżeli on powstanie, to jest propozycja na razie, to będzie propozycja nie nastawiona na zysk, nie będzie nastawiona na zysk z powodu oszczędzania na planie, tylko będziemy wierzyć w te projekty, że te projekty przyniosą jakieś środki i to w tym będę upatrywał. Przynajmniej no, w rozmowie, oprócz ja sam tego nie zrobię, z potencjalnymi współpracownikami nasz zysk. To jest propozycja, dlatego prosimy, żebyście przyszli wszyscy, bo to jest główny temat, proponuję taki główny temat Film Springu w przyszłym roku, czyli żeby ciało, żeby słowo stało się ciałem, żebyśmy nie tylko narzekali i tu przedstawili jakieś abstrakcyjne modele. I mój punkt widzenia był jakiś obowiązujący, wręcz odwrotnie. Jutro chciałbym na ten temat porozmawiać, ale przecież to koniec tej dyskusji nie musi być jutro. Przedstawiłem dosyć drastyczny obraz zmian, jak wiecie. Myślę, że może on wywołać różnych fale niepochlebnych komentarzy. Jestem tego świadomy. Nie uważam, że... Ale niestety no, każda rewolucja, no dobrze słowo, ale nowe się rodzi na śmierci starego. I mnie się wydaje, że świat filmu młodego jest postawiony pod ścianą i bez takich radykalnych środków będzie trudno będzie znaleźć, no, na pewno trudniej będzie znaleźć możliwości umieszczenia się w tym świecie tak konkurencyjnym i tak okrutnym, który jest na zewnątrz takim światem jak Film Spring Open czy szkoła filmowa. Nikt na nikogo nie czeka. I o czym wiecie dokładnie i w związku z tym musimy wykazać się jakimś rodzajem wizji. Tą wizję zaproponowałem, ale jak powtarzam, chętnie jutro z wami podyskutuję. Także moja prośba jest taka. Tomek Soliński obiecał, że zabierze udział w tej dyskusji. Mieli przyjechać przedstawiciele Stowarzyszenia Operatorów, że Darek Kuc miał przyjechać, ale podejrzewam, że on ma kłopoty ze zdrowiem. Zawiadomił nas, że nie przyjedzie. Także na razie nie mamy tutaj, przynajmniej tutaj, jakichś wielu chętnych do dyskusji, ale ja zapraszam. I to oczywiście może być dyskusja polegająca na tym, że wszyscy dyskutujemy na ten temat, przeskakując o tych punktach, o których mówiłem. Ta prezentacja tu jest, możemy przejść to od początku do końca i możecie krytykować, możecie mówić o swoje pomysły, będziemy to notować i będziemy próbować wykorzystać to, co wam się wydaje słuszne, co wam się nie wydaje słuszne. Także ja nie chcę żadnych pytań w tej chwili, bo jutro jest to dokładnie taki blok temu przeznaczony. Przetrawcie to przez wieczór i przepraszam bardzo, to się troszkę przedłużyło, no ale okazuje się, że za dużo było do powiedzenia i dziękuję bardzo za wysłuchanie.